Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dajcie znać, napiszcie proszę, czy widać, czy słychać, czy widać prezentację, czy wszystko technicznie jest ok, bo zaczynamy nasze drugie w tej formule certyfikowane warsztaty w temacie właśnie budowania odporności na zamachy bombowe, a tak naprawdę będziemy rozmawiali o różnych formach tychże zamachów, czyli podejrzane pakunki, powiadomienia o bombie i podejrzane pojazdy. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Dajcie też znać, napiszcie, kto jest drugi raz, kto jest trzeci, piąty, bo to jest już któraś kolejna edycja naszych warsztatów. Jeżeli byliście na pierwszych, to pamiętacie, że mieliśmy turbulencje techniczne, zmieniliśmy platformę i mamy nadzieję, że teraz będzie już super. Widzę, że tutaj większość z Was pisze, jestem drugi raz, drugi, super. Ja mam nadzieję, że ten nasz cykl spotkań będziemy przedłużali, będziemy się spotykali. Dlaczego? Dlatego, bo problematyka jest szalenie ważna. Słuchajcie, widzicie, obserwujecie to, co się dzieje wokół nas. To zagrożenie z perspektywy Rosji nam się na pewno nie ustaje, a z pewnością zaostrza. No, też trzeba pamiętać o tym, że skutki zamachów bombowych, szczególnie bombowych, są szczególne. Po pierwsze, giną ludzie, niszczone jest mienie, niszczone są obiekty, ale ogromne skutki wtórne. Nic tak nie oddziaływuje psychologicznie jak urządzenia wybuchowe, jak wybuch sam w sobie, o tym sobie dzisiaj też porozmawiamy. No i wreszcie przykłady zdarzeń z Polski. Ten ostatni z 2016 roku, który boleśnie pokazał nam, jak wiele mamy do zrobienia w aspekcie edukacji, stąd ta nasza inicjatywa i stąd te nasze zorganizowane działania. Słuchajcie, właśnie dzisiaj o odporności. Co to jest ta odporność? To jest, słuchajcie, zdolność przeciwstawiania się różnego rodzaju zamachom i o tej odporności będziemy rozmawiać. To przeciwstawianie może mieć postać prewencji, czyli co zrobić, żeby nie dopuścić do zdarzenia i co zrobić, żeby być odpornym w znaczeniu minimalizacji skutku. Zobaczcie na te liczby. Ponad 80% to przygotowanie i zapobieganie, czyli to wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić przed zdarzeniem. I bardzo się cieszę, że jesteście z nami, bo to oznacza, że na tym etapie właściwym my w tej chwili się znajdujemy, czyli wykorzystujemy tą moc przygotowania i budujemy odporność wtedy, kiedy jest na to czas, a nie wtedy, kiedy do zdarzenia już doszło. O tym wszystkim będziemy sobie dzisiaj rozmawiali. Słuchajcie, pierwsza prośba do Was, znaczy pierwsza, już kolejna, bo mi zależy bardzo na tym, żeby nasze spotkanie było interaktywne. Będę Wam tutaj zadawał trudne i łatwe pytania. Słuchajcie, prośba, napiszcie, co należy poprawić, tak jak Wy oceniacie przestrzenie publiczne, obiekty, co trzeba byłoby poprawić, żebyśmy zwiększyli tą odporność na zamachy bombowe generalnie w Polsce, w polskich obiektach. Te wskazówki, które napiszecie, to też pokaże nam mniej więcej, w jakim kierunku powinniśmy iść. Tutaj piszecie świadomość, monitoring, tutaj ktoś napisał, wiedza, świadomość, szkolenia, więcej schronów, edukacja, drogi ewakuacyjne, kasa, wojsko, szkolenie pracowników. Cieszę się, że tak szeroko patrzycie na tą perspektywę, ale co się powtarza? Edukacja i świadomość. No właśnie, jeżeli będziemy świadomi, automatycznie pójdziemy do przodu. Bardzo często, gdy rozmawiamy z zamawiającymi, z naszymi klientami, którzy chcą wzmocnić swoją odporność obiektów, oni mówią, no ja jestem tutaj zarządzającym bezpieczeństwem, ja chętnie bym wszystko wprowadził, ja bym zrobił szkolenie, ja bym zrobił audyt bezpieczeństwa, ja potrzebuję mieć procedury, ale jak przekonać tego właściciela, jak przekonać administratora obiektu, dla którego ważny jest często biznes, pieniądze, nie ma na to czasu, jak przeszkolić wszystkich pracowników. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale dziękuję Wam za te odpowiedzi. One są szalenie ważne i szalenie wartościowe. Słuchajcie, dzisiejsze warsztaty to inicjatywa oczywiście Safety Project, ale zaprosiliśmy i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego Apeiron w Krakowie, ale zaprosiliśmy do organizacji tego wydarzenia kilka instytucji mocnych, merytorycznych, żeby mieć odpowiednią jakość. Przede wszystkim Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i z tej
pozycji dziękujemy. CPT ABW zawsze jest z nami przy tego typu powszechnych inicjatywach edukacyjnych. My mocno też wspieramy i też staramy się budować pozytywny wizerunek tej instytucji edukacyjnej, która no, ostatnimi laty zrobiła naprawdę dużo dobrej roboty w kontekście bezpieczeństwa. Także wchodźcie na stronę, tam jest taka zakładka materiały, wiedza, w to wejść. Tam jest bardzo dużo źródeł wiedzy, korzystajcie z tego. Polska Izba Ochrony, pracujemy z Polską Izbą Ochrony też od wielu lat, zatem też nas mocno wspierają, też mocno merytorycznie, też są w zasadzie na wszystkich naszych wydarzeniach. Podobnie Polska Izba Systemów Alarmowych, zabezpieczenia techniczne, ten element techniki szalenie ważny dzisiaj w projektowaniu bezpieczeństwa. CC Partners, na tych warsztatach po raz pierwszy dziękujemy bardzo za to wsparcie organizacyjne i merytoryczne. Kapitalne rozwiązania dzisiaj Wam przedstawią. Rozwiązania, które trzeba wprowadzić, by nasze reagowanie było bardziej zautomatyzowane. Często jest tak, że mówimy sobie, zatrudnimy jednego pracownika ochrony, on sobie tam poradzi, mamy 100 kamer, damy radę, jakąś procedurę mu napiszemy albo i nie napiszemy. Więc tutaj z CC Partners będziemy rozmawiać, jak to wszystko zintegrować, jak to połączyć, jak to ma działać. Centrum Ratownictwa po raz kolejny, pierwsza pomoc, najlepsze szkolenia, jak to chłopaki mówią, ever, z pierwszej pomocy z KPP. Zapraszamy do współpracy z Centrum Ratownictwa. Wielka praktyka, ogromne poczucie humoru, wielka metodyka szkoleń. Także Was też mocno zachęcamy do współpracy. No i tutaj oczywiście instytucje współpracujące, Gunfire, Airsoft i Specna Arms. Ta firma, z którą zaczęliśmy współpracę niedawno, a wzmocniliśmy się dzięki nim w repliki airsoftowe i na naszych praktycznych szkoleniach działacie na tych replikach w wymiarze jak najbardziej praktycznym. Oczywiście wydawnictwo DIFIN ze świetnymi publikacjami, FNC, Militaria.pl. Tutaj zachęcam też do wejścia na stronę Militaria, zobaczenia właśnie środków przymusu czy środków obrony, ochrony osobistej, z których można skorzystać w kontekście reagowania na zamachy. Portal Special Ops, kapitalna merytoryka i wreszcie czasopismo Ochrona Bezpieczeństwa Obiektów i Biznesu. Słuchajcie, mamy szalenie napięty program, jak wiecie. Mam nadzieję, że pójdziemy zgodnie z programem. 10:08, więc wszystko na razie zgodnie z planem. I jeżeli macie do tego pytania, co ja mówię, to piszcie na bieżąco i będziemy, ja będę starał się tutaj zerkać na ten czat, na ten komentarz i na bieżąco odpowiadać na Wasze pytania, ale my idziemy dalej. Słuchajcie, uroczyste otwarcie warsztatów. Ja i w tym momencie zamieniam swoje role, staję się prorektorem, bo jestem prorektorem naszej uczelni, czyli Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego Indywidualnego APEIRON, w imieniu pana rektora, który jego magnificencji, który dzisiaj nie mógł być obecny na otwarciu, uroczyście otwieram te warsztaty. Zwracam uwagę, że my jako uczelnia APEIRON, funkcjonujemy w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu. To są studia licencjackie, studia magisterskie. Przede wszystkim naszymi studentami są ludzie bezpieczeństwa. Jeżeli chcecie się wzmocnić z obszaru bezpieczeństwa, to zapraszam na studia z bezpieczeństwa, ale też oczywiście prawo i psychologia. Różnie, w różnych obszarach można u nas studiować, także pamiętajcie i gorąco Was zapraszam do współpracy z naszą uczelnią. Kilka wskazówek organizacyjnych. Słuchajcie, chciałbym, żebyście byli interaktywni. Widzę, że piszecie na czacie, tutaj ja będę spoglądał w bok, bo zależy mi na tym, żebyście faktycznie tutaj pisali. Będę starał się komentować to, co mówicie. Piszmy na czacie, bądźmy kulturalni i aktywni, czyli nie obrażamy się, komentujemy, nawet krytycznie, jest ok, ale bez szydery, bez obrażania siebie nawzajem. Pełna kultura to jest właśnie to, co nas charakteryzuje w społeczności Safe Place. W przypadku problemów technicznych ja nie zakładam, że one wystąpią. Chciałbym, żeby było wszystko super, ale to jest tylko technika, technologia, internet. Zatem albo tym samym linkiem, albo wyślemy Wam nowy. Będziemy tutaj, mamy wykupioną też drugą backupową platformę, więc no, odrobiliśmy lekcję pokory. Mam nadzieję, że teraz będzie już lepiej, ale wybaczcie, gdyby coś takiego się wydarzyło. Mamy ponad, no, zbliżamy się do 1000 osób zapisanych, więc różne rzeczy się mogą nam wydarzyć.
reżim czasowy, nagrywamy całość spotkania, nagrody, pamiątki, certyfikaty. Oczywiście wszystko otrzymacie, materiały w zakładce blog. Pamiętajcie, że mamy tak zwaną nowość, czyli bezpłatna konsultacja. To jest bardzo ważne, ponieważ po ostatnich warsztatach kilka osób, kilku z Was skorzystało z tej koncepcji i spotkaliśmy się. Na Teamsie przerozmawialiśmy z jedną instytucją, rozmawialiśmy prawie 2 godziny. Przedstawili nam swoje problemy, pomogliśmy merytorycznie, wszystko oczywiście bezpłatnie. Także zachęcam Was do korzystania z tej opcji bezpłatnej konsultacji, ponieważ możemy Wam pomóc w różnych obszarach. To nie tylko szkolenia, ale to też wrażliwość obiektu, budowanie odporności, załączniki, plany ochrony, organizacja eventów firmowych, wystąpienia motywujące. No różne rzeczy tutaj możemy Wam podpowiedzieć, czy pomóc, czy wręcz dla Was to po prostu zorganizować. I o tym pamiętajmy i o tym pamiętajcie. Idziemy dalej. Słuchajcie, DIFIN, kapitalna możliwość skorzystania, zakupienia książek z bezpieczeństwa ze zniżką 20%. Także mocno zachęcam. To samo jeśli chodzi o Gunfire, kapitalne repliki Specna Arms czy innych marek, możecie w sklepie Gunfire kupić też ze zniżką do końca marca. Wreszcie w zasadzie, no chyba ostatni tydzień już możliwości zapisów na SafeTech Forum, wydarzenie, które organizujemy wspólnie z Centrum Ratownictwa. Mamy już w tej chwili pod setkę, podchodzimy uczestników, zatem zachęcam Was, bo chcemy nie przekroczyć tej setki za mocno. Zachęcam Was do zapisów, jeżeli czujecie, że chcecie przećwiczyć praktycznie udzielanie pierwszej pomocy, TC3, reagowanie na zamachy, w drugi dzień posłuchać kapitalnych ekspertów, być świadkami i móc poćwiczyć z egzemplarzami broni, z airsoftem. Zachęcam Was do rejestracji na to nasze wydarzenie i z pewnością warto. Wszystko znajdziecie na stronie, oczywiście hasło Wam przekazujemy. Tutaj chcę Wam też pokazać możliwość zakupienia w rewelacyjnej 50% mniejszej cenie naszych kursów na platformie e-learningowej. Te nasze kursy to jest godzina, czasami dwie, czasami pięć, jak w przypadku tego kursu kompleksowego. Też oczywiście kursy certyfikowane. Możecie wykorzystać ten kod promocyjny i sobie skorzystać z tego kursu w znakomitej, dobrej cenie. To wszystko przygotowaliśmy dla Was, ponieważ wiemy, że zależy Wam na budowaniu swojego kontentu. Część z tych projektów jest darmowych, część oczywiście za nie trzeba zapłacić. Natomiast to, co ja zawsze powtarzam, nie ma większej wartości, zwrotu wartości, niż na przykład ze szkolenia czy z książki. Ja do niektórych książek wracam przez kilka lat i cały czas korzystam merytorycznie, także do tego też Was zachęcam, ale przechodzimy do pierwszego tematu. Słuchajcie, 10:14, zaoszczędziliśmy 5 minut, jesteśmy rewelacyjni. Piszę, co tutaj piszecie, cykliczne ćwiczenia, kod zniżkowy, okej. Dobra, jedziemy z merytoryką, specyfika i cechy zamachów bombowych. Chciałbym, żeby ten moduł był takim modułem wprowadzającym. Porozmawiamy sobie o zamachach bombowych, o specyfice, po to, żeby lepiej zrozumieć naturę, istotę zamachów, żeby wiedzieć, co projektować, jeżeli mówimy o odporności obiektu. Słuchajcie, oczywiście perspektywa mojego spojrzenia wieloobszarowa. Ktoś może powiedzieć, a znasz się na wszystkim. Może nie na wszystkim, ale faktycznie jest tak, że doświadczenie z perspektywy urządzeń wybuchowych jak najbardziej praktyczne posiadam. Po pierwsze ukończyłem szkołę oficerską w kierunku właśnie saperskim. Dodatkowo pracowałem 4 mocne lata jako dowódca kompanii saperów w jednostce kawalerii powietrznej i 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Robiliśmy bardzo dużo rzeczy z urządzeniami, z materiałem wybuchowym. Wysadzałem po kilkaset kilogramów materiału wybuchowego elektrycznie, prochowo i tak dalej. Zatem wydaje mi się, że jestem w stanie o urządzeniach wybuchowych i o zamachach bombowych wiele powiedzieć. Na pewno są inni specjaliści, wiedzą różne inne rzeczy.
natomiast ja podzielę się z Wami swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Słuchajcie, zamachy bombowe, to co jest bardzo ważne, to, żeby zdawać sobie sprawę, że one są dla sprawców mocno atrakcyjne. I to nie będzie tak, że one znikną z przestrzeni publicznej, bo trudno jest pozyskać materiał wybuchowy. Przecież wiecie, że materiał, komponenty, prekursory do produkcji materiału wybuchowego, jak się dobrze postaramy, to w Castoramie skompletujemy. Zatem, biorąc pod uwagę istotę i specyfikę zamachu, samorzutność, szybkość, wielka dezorganizacja działań, widowiskowość, należy spodziewać się tego, że sprawcy z tej metody będą korzystać. Tutaj też chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na trzy cechy zamachów. Ogromną prędkość przebiegu przemiany wybuchowej, czyli to się po prostu dzieje w ułamkach sekundy. Jeżeli Wam się wydaje, że po wrzuceniu paczki urządzenia wybuchowego, granatu do pomieszczenia, to Wy poczekacie, zobaczycie, co się będzie działo, to tak nie zadziała. Trzeba natychmiast i już zareagować, a często do tego wybuchu już po prostu dojdzie i nie będzie czasu na reakcję. Ogromna temperatura, czyli reakcja, wielkie wydzielanie ciepła i samorzutność reakcji. To, co jest chyba najważniejsze w tej specyfice. Tego się, słuchajcie, nie da zatrzymać. Jeśli chodzi o zamach masowego zabójcy, możemy, nie wiem, podjąć decyzję, zmienić zdanie i tak dalej. Ale przy zamachu bombowym, jeżeli my zdecydujemy się otworzyć torbę, to my już nie możemy zmienić zdania. To my nie cofniemy tej decyzji. To po prostu się wszystko zadzieje. Prośba tutaj do moderatora o włączenie filmu. Zobaczcie, proszę, jak to wygląda właśnie na stacji. Widzieliście, że po pierwsze mieliśmy do czynienia z ogromnym chaosem. To był już któryś zamach z kolei. Dodatkowo ogień, fala, dym, gazy powybuchowe. Tego się po prostu bardzo dużo tam dzieje i nie ma szans, żeby na tym zapanować. To, co jest później, to już jest tylko i wyłącznie minimalizacja skutku i ogromny, ogromny chaos. I o tym musimy pamiętać. Ktoś może powiedzieć, że u nas się to nie zdarzy, bo nie jesteśmy zagrożeni terroryzmem i tak dalej. Słuchajcie, sprawca może być niepoczytalny. Sprawca może być pod wpływem silnych emocji. Sprawca może być wreszcie kryminalny. Oczywiście każdy z tych sprawców będzie inaczej trochę działał. Których sprawców byście się obawiali najbardziej z perspektywy tego, że są najbardziej profesjonalnie przygotowani? Którzy waszym zdaniem, która kategoria z tych sprawców może być najbardziej profesjonalnie przygotowana do przeprowadzenia zamachu? Terroryści piszecie. Rura Bomber, tak, będziemy o nim mówić. Terroryści i kryminaliści. Terroryści. Słuchajcie, oczywiście, że tak. Ogromne zaplecze, zwiększona motywacja, no i też determinacja do tego, żeby to wykonać, nawet w technice zamachu samobójczego, prawda? Więc to też pokazuje specyfikę tego zamachu. Fakty i mity w kontekście materiałów, urządzeń wybuchowych. Pamiętajcie, że to nie tylko terroryzm, to mogą być pozostawione urządzenia wybuchowe, pozostawione materiały wybuchowe czy pociski jeszcze z czasów II wojny światowej. Ktoś to może zabrać, zanieść do domu, dozbroić, przerobić i tak dalej, prawda? To wreszcie przemysł, zakłady przemysłowe, które posługują się materiałem wybuchowym, stamtąd też można pozyskać materiał, można go wreszcie skonstruować, więc pamiętajmy, że te źródła pozyskania materiałów wybuchowych są różnorodne. Słuchajcie, z perspektywy zagrożenia dla waszej organizacji, których sprawców byśmy się najbardziej obawiali? Którzy mogą nam zrobić waszym zdaniem najwięcej krzywdy? Ci, którzy znają organizację, pracują w niej tu i teraz, czy ci, którzy w organizacji pojawią się zupełnie z zewnątrz? Podkreślacie tutaj, patrzę, byli członkowie, insiderzy, pracownicy. Dokładnie tak. Słuchajcie, zobaczcie, jak trudno
ich rozpoznać. Bardzo często nasze systemy bezpieczeństwa są nastawione na to, żeby identyfikować zagrożenia zewnętrzne. Bardzo często jest tak, że pytam się o metodę masowego zabójcy, czy jakieś inne, oni mówią, nie, my mamy kontrolę dostępu, nikt tutaj sprawdzenie przez Heimana, zdjęcie RTG, nikt nam tutaj niczego nie zrobi, ale tak, pracownicy ochrony z bronią, szereg pracowników logistycznych, podwykonawcy, którzy wjeżdżają poza systemem kontroli i tak dalej, w ogóle ten obszar zagrożenia nie jest brany pod uwagę i nie ma go w żadnej analizie ryzyka i tak dalej. Bardzo często. Błąd. Błąd, słuchajcie. Bo co wtedy, kiedy okaże się, o Boże, kto by pomyślał, że dyrektor bezpieczeństwa stał się sprawcą? A on jako jedyny miał o wszystkim decydować. Ja nie mówię, że tak będzie, prawda? Natomiast trzeba pamiętać, że przygotowujemy się na najgorsze scenariusze. Pamiętajmy też o różnorodności tej metody, czyli różne metody, różne rodzaje zamachów bombowych, które też będą powodowały konieczność zbudowania analizy ryzyka dedykowanej do różnych metod. Bo słuchajcie, pytanie do Was. Czy taki sam algorytm postępowania będziemy mieli? Czy nam jedna procedura wystarczy na podłożenie urządzenia wybuchowego na zewnątrz, na przykład przy bramie wjazdowej, czy i taki sam algorytm postępowania na podłożenie urządzenia wybuchowego wewnątrz obiektu? To są dwie różne bajki. To są dwie różne bajki. Kiedyś prowadziłem szkolenie dla przedszkola i tam rozmawialiśmy o ewakuacji i tak dalej dla oczywiście nauczycieli. Też w ogóle ciekawe, że przedszkole się szkoli z tego typu reagowania na zamachy. Super. I zrobiliśmy scenariusz taki, że podłożyłem im atrapę urządzenia wybuchowego przy bramie, gdzie dzieciaki są wprowadzane, przychodzą do przedszkola i tak dalej. I co się okazało? Słuchajcie, po pierwsze w ogóle nie mieli żadnych algorytmów, prawda? Ale to, co było gorsze, to, że te panie, bo większość to były panie i był pan administrator, natomiast pani dyrektor jasno powiedziała, co ja mam zrobić? Przecież ja tych dzieciaków nie wyprowadzę, a my nie mamy drugiej furtki. My nie mamy drugiej bramy, całe przedszkole ogrodzone. I teraz mówię, no to trzeba przygotować się na przerzucanie dzieci przez ogrodzenie, jeżeli urządzenie wybuchowe będzie na tyle, albo pewnie straż pożarna przyjedzie, pewnie zdemontuje i tak dalej, ale zobaczcie, posiadanie tej świadomości, odpowiedzenie sobie na pytanie, co gdyby, prosta metoda scenariuszowa, już daje jasną odpowiedź, że jesteśmy przygotowani, nie jesteśmy przygotowani albo średnio. Moja córka mówi średnio, jak jej nic nie smakuje, bo jest dyplomatką, więc ja też będę mówił, że coś, jak jestem na audytach czy na ocenie wrażliwości, to bardzo często też mówię, że coś jest średnie, a nie, że się nie nadaje, prawda? Bo to zawsze wersja light jest przyjemniejsza dla ucha. Ale zobaczcie, jak wiele jest rodzajów urządzeń, jak wiele jest rodzajów metod czy form przeprowadzenia zamachu bombowego. Zobaczcie proszę na materiał, tutaj też przykład jednej z metod wykorzystania urządzenia wybuchowego. Tutaj proszę moderatora o włączenie materiału. Wydaje się, że bomba listowa, czyli niewielkie urządzenie wybuchowe, kilkanaście, kilkadziesiąt gram czasami materiału wybuchowego, no nie jest w stanie nam wyrządzić krzywdy, w zasadzie nic się nie dzieje, nic się nie stanie. Zobaczcie tutaj eksperyment z kopertą, w kopercie niewielka ilość materiału wybuchowego, jednak mimo wszystko ciśnienie, podciśnienie tam się wytwarza, fala ognia, jest dym, jest no, taki metrowy, powiedzmy, słup ognia i teraz nawet, słuchajcie, z perspektywy naszego reagowania, czy bezpiecznie jest nachylać się nad kopertą, czy bezpiecznie jest robić to na wyciągniętych rękach. Prosta rzecz, a jak dużo może zmienić w kontekście reagowania. Zobaczcie, amputacja dłoni. I teraz osoba, która przyjmuje przesyłkę i pytanie do Was, spróbujcie napisać odpowiedź na to pytanie w kontekście tego materiału, który obejrzeliśmy. Czy w swoich obiektach, w punktach
bo z reguły macie kancelarie, gdzie przyjmowane są przesyłki. Czy w tych kancelariach, w apteczkach macie na przykład stazę albo opatrunek izraelski? Czy osoby, które otwierają przesyłki, są przeszkolone w przypadku, gdyby doszło do amputacji ręki? To jest proste pytanie, prawda? Czy to macie, czy to przewidujecie, czy to warto w ogóle zrobić, prawda? Więc jeżeli tego nie mamy, to zobaczcie, jakie proste rozwiązanie. 100-150 zł plus szkole osobę z tego, ona otwiera te przesyłki codziennie po kilkadziesiąt sztuk, więc w razie czego, przynajmniej będzie miała jak zatamować ten masywny krwotok. Proste rozwiązanie. Nie kosztujące nie wiadomo jakich pieniędzy. Tak jak tutaj piszecie, a w apteczkach, tutaj ktoś napisał, w apteczkach nie ma. No pewnie, że nie ma. No to trzeba kupić i dozbroić. Ktoś pisze, a jest ratownik KPP w organizacji, a ratownik akurat jest na urlopie, albo ratownik się pojawi za 3 minuty, albo ratownik się pojawi za 10, prawda? Nauczmy osobę, to co za chwilę z Markiem będziemy rozmawiali, nauczmy osobę samoopatrywać siebie i samemu sobie uratować życie. To jest szalenie ważne. Czyli zobaczcie już jaki wniosek z samej natury urządzeń wybuchowych czy samych zamachów bombowych. To, co chcę wam też podkreślić, to specyfika zamachów bombowych w aspekcie czasu. I znowu zbudowanie algorytmu w zależności od tego, z jaką kategorią zamachów w aspekcie czasu będziemy mieli do czynienia. Pierwsza kategoria, zamach nagły. To, co się wydarzyło w Oklahoma City, budynek federalny, ciężarówka z amonami wybuchło, zniszczył się obiekt. Okej, nie mieliśmy żadnej wcześniej informacji, co możemy robić, tylko ratować. Czy mamy algorytmy na taki scenariusz? Ktoś powie, no Boże, po co mi procedura na to, jak już wybuchnie? Kto z obiektów ma takie procedury? No właśnie. Bardzo ważne. W tej procedurze nawet trzeba napisać, co zrobić z mediami, które zaczną przyjeżdżać pod obiekt. Jak zarządzać informacją? Jakie informacje przekazywać, jakie nie? Rodziny tam zaczną przyjeżdżać, słuchajcie. Będzie taki chaos, że jeżeli tego nie przewidujecie wcześniej, to nie poradzicie sobie spontanicznie. Rozłożycie organizację i nie będzie problemem to, że do zamachu doszło. Tylko problemem będzie to, że ktoś was opisze, że absolutnie sobie z tym kryzysem jako organizacja nie poradziliście. W kontekście komunikacji, zarządzania ofiarami, pomocy psychologicznej i tak dalej, i tak dalej. RODO. Jak ja badam, ostatnio badałem zamachy terrorystyczne w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii i tak dalej. Wiecie, jaki oni mieli problem z reagowaniem, z przekazywaniem informacji? Z prawem po prostu, z właśnie obostrzeniami wynikającymi z przepisów RODO. Co można przekazywać, czego nie można, to są dane wrażliwe, słuchajcie. To trzeba wszystko przewidzieć w kontekście zamachu nagłego. Także bardzo, bardzo dużo czasu. O, za ścianą, gdzie właściciele chcą papier, a nie szkolenie, bo czasu brak, bo mają pracować, a nie tracić czasu na szkolenie. 6 łapek w górę. Niestety taka jest rzeczywistość. Natomiast mamy moc przekonywania zarządzających i tak dalej, że warto to po prostu zrobić. Okej, do zamachów nagłych, jak macie pytania, to piszcie. Idziemy do zamachów z informacją wyprzedzającą. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Tutaj można zrobić bardzo dużo. I dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, informacja o zamachu może pojawić się dużo wcześniej, czyli sprawca nam daje czas. Bardzo często na szkoleniach, gdy ja o tym mówię, to pojawiają się takie komentarze, a przecież sprawcy nie dzwonią. Tutaj w 90-tych latach sprawcy zadzwonili. Dali Brytyjczykom godzinę, będziemy umówili ten case. Natomiast jeżeli wy wykorzystacie tą godzinę, ten czas na to, żeby się faktycznie zewakuować, może uda wam się ewakuować wszystkich, nikt nie zginie. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać właśnie, jak trudno jest podjąć tą decyzję o ewakuacji, jaka to jest krytyczna decyzja. Wreszcie zamachy kaskadowe. Pamiętacie zamach z 2001 roku? Słuchajcie, dlaczego ja wpisałem ten zamach jako wybuchowy? Dlaczego ja go zakwalifikowałem jako wybuch i do tego jeszcze jako kaskadowy? Spróbujcie napisać w komentarzu.
musiałem się dopoić, bo tutaj się zawsze podniecam intelektualnie, jak do Was mówię. Sprawia mi to ogromną radość, że mamy tak dużo osób w jednym czasie i możemy tak masowo tą edukację prowadzić. Słuchajcie, kaskadówka, szereg innych zagrożeń, bo był wybuch i następny zaraz po nim. W tym wypadku dokładnie tak, samolot uderza, dochodzi do wybuchu i teraz co się dzieje? Słuchajcie, rozpoczyna się akcja ratownicza. Rozpoczyna się akcja ratownicza i teraz oglądaliście wiele filmów z tych działań. Jakie tutaj pytania, jakie wątpliwości ratowników były? Oczywiście podjęli niesamowite ryzyko, zdawali sobie sprawę z tego, że ten obiekt się może zawalić, ale wchodzili do góry, gdy wszyscy schodzili na dół. I wreszcie niestety doszło do tego właśnie kaskadowego zawalenia się całego obiektu. To, o czym pamiętajcie, to pamiętajcie, że w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego często też macie odporność pożarową wpisaną i czas konstrukcji, wytrzymałości konstrukcji na pożar. Też bardzo ważna informacja to jest. Szczególnie w budynkach wysokościowych, w dużych zakładach przemysłowych. Jak długo ten budynek w czasie pożaru wytrzyma nam konstrukcyjnie? To jest bardzo ważna wiadomość, którą można też konkretnie wykorzystać. Także to kaskadówka. Okej. Zamachy bombowe w aspekcie czasu. Sekwencyjne. Co to znaczy, słuchajcie, sekwencyjne? Kilka zamachów następujących po sobie. Po to, żeby jeszcze spowodować większy chaos. Mówię o tej sekwencyjności, szczególnie w tym aspekcie powiadomień. Będziemy o tych powiadomieniach dzisiaj rozmawiali też. Słuchajcie, może się zdarzyć sytuacja, że sprawca do Was zadzwoni po to tylko, i to już jest pierwszy zamach, bo sama informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego już jest zamachem. Pamiętajmy o tym. Czyli dochodzi do pierwszego zamachu. Informacja o podłożeniu urządzenia. Wy podejmujecie decyzję o ewakuacji. Ewakuujecie się w oznakowane miejsce zbiórki do ewakuacji. Tam sprawca, bo też wie, bo oznakowaliście sami to miejsce, tam sprawca przygotowuje bombę walizkową albo stoi zaparkowaną furgonetką, ponieważ nie stać go na wykonanie urządzenia wybuchowego. Wy się ewakuowaliście, a on wtedy uderza furgonetką. Zobaczcie, to jest magia zamachu sekwencyjnego. Pamiętajcie o tym, że to też trzeba mieć wpisane w procedurach i decyzja o ewakuacji nie jest decyzją prostą. To jest decyzja niesamowicie złożona. My, gdy budujemy procedury dla administratorów obiektów, procedury do podjęcia decyzji o ewakuacji, te procedury mają czasami kilka stron, oczywiście w formie drzewka decyzyjnego i tak dalej, co gdyby i tak dalej, ale to daje administratorowi dokument, na podstawie którego on jest w stanie podjąć świadomą decyzję. Co więcej, on później w rozmowie z prokuratorem powie, my przygotowaliśmy sobie taką procedurę, skonsultowaliśmy ją z policją, ja postępowałem zgodnie z tym, na podstawie takich i takich danych podjąłem taką i taką decyzję, zobaczcie panowie. A jeżeli on nie ma nic i w rozmowie powie, no bo mi się wydawało, że zagrożenie jest realne, zadzwoniłem na policję, policja w zasadzie powiedziała, że decyzja należy do mnie, no to ja ewakuowałem, no nikt nie sprawdził miejsca, no bo przecież nie wiedziałem, że trzeba sprawdzać, no tam oznakowane miałem, bo strażacy kiedyś tam powiedzieli, żeby oznakować, no to oznakowałem, no zginęło 16 osób, rozjechali ich samochodem, no nie wiedziałem, nie moja wina. No właśnie, czy to nie jest twoja wina, administratorze? Prawda? Co to jest wina? To jest psychiczny stosunek sprawcy do czynu. Czyli jeżeli mogłem przewidzieć pewne scenariusze i mogłem się do nich przygotować, a ciąży na mnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi w organizacji, to być może to jednak jest trochę moja wina. Oczywiście sąd to osądzi i tak dalej. Ja nie chcę tutaj, wkładam kij w mrowisko, napiszcie, co o tym myślicie. Natomiast ja chciałbym powiedzieć jasno. Pewne rzeczy lepiej administratorom, prezesom, zarządzającym, dyrektorom przygotować, żeby mogli podejmować świadome decyzje. Wreszcie symptomy zamachu bombowego. Słuchajcie, podejrzane osoby, podejrzane zachowania, podejrzane przedmioty lub pojazdy. Na to powinniśmy w odpowiedni sposób reagować,
My zbudowaliśmy jako Safety Project swój taki algorytm postępowania. Uważaj, reaguj, informuj, przetrwaj. Co się pod tym kryje? Nie będziemy dzisiaj mówili, bo to nie jest szkolenie z tego tematu, ale jeżeli chcecie, na szkoleniu praktycznym wszystko z wami przećwiczymy i opowiemy wam, co zrobić, w jakich sytuacjach, i my to praktycznie, faktycznie robimy. Czyli w różnych scenariuszach różnie się zachowujemy i ćwiczymy te elementy przetrwaj, reaguj, grupowo, indywidualnie i tak dalej, i tak dalej. Wnioski, słuchajcie, wnioski są zawsze najważniejsze. Tutaj piszę, sprawdzam, co piszecie. Zagrożeń pomijany przy sporządzeniu, dokładnie, ok. Tak, bardzo często niestety, budując procedury, algorytmy, stosujemy opcje kopiuj, wklej. Nie róbcie tego, nie róbcie tego, nie korzystajcie, znaczy korzystajcie ze stron MSWiA, Centrum CPD ABW, Straży Pożarnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, kapitalne źródła wiedzy, ale nie drukujcie tych dokumentów i nie wkładajcie komuś jako procedurę do działania. Je trzeba dostosować, trzeba uwzględnić specyfikę, trzeba je bardzo często zmienić, doszczegółowić. To nie da rady tak zrobić kopiuj, wklej. To tak nie zadziała. Zresztą ja omówię wam te źródła też i powiem o ich mocnych stronach i co ewentualnie można byłoby jeszcze wzmocnić. Ale a propos wniosków, bądź przygotowany. Słuchajcie, naprawdę uważam, że przygotowanie jest najważniejszą fazą zarządzania kryzysowego. Nawet do zapobiegania trzeba się przygotować. Pamiętajcie, że ryzyko jest realne i nie oceniajcie historycznie tego ryzyka. Na zasadzie, u mnie nic nie wybuchło, to nie wybuchnie. No to na tej zasadzie to nigdy nie miałem raka, to nie będę miał rak, więc jaram, piję, wszystko robię, co najgorsze. No w zasadzie nie robiąc tego też mogę mieć nowotwór, nie? Ale ryzyko jest realne. To, co się nie zdarzyło, to nie znaczy, że się nie zdarzy. Nie oceniajmy przyszłości z perspektywy przeszłości tylko. Pamiętajmy o idei czarnego łabędzia, o prognozowaniu, o wkomponowaniu matematyki w to wszystko. Pamiętajmy też o sygnałach alarmowych, to jest bardzo ważne. Jeżeli jest sygnał alarmowy, to traktujmy dinozaury wyginęły, bo nie potrafiły się dostosować. Tak jest. Słuchajcie, więcej praktyki, więcej chcecie się dowiedzieć o tematach tych właśnie mocnych, związanych z materiałem wybuchowym, jak działać, jak reagować. 9-10 kwietnia, Kongres Antyterrorystyczny. Pokazuję wam to wydarzenie, ponieważ jeszcze na nie można się zapisać. Mamy już w tej chwili kilkadziesiąt mega merytorycznych wystąpień, łącznie z przedstawicielami z USA, z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj procedujemy wystąpienie też mega autorytetu ze Stanów Zjednoczonych. 2 dni obrad, prezentacja sprzętu kontrterrorystycznego Żandarmerii Wojskowej Oddziału Specjalnego. Będą przedstawiciele Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego BOA w debacie. No naprawdę mnóstwo się będzie działo. Jeżeli was ta problematyka, ta tematyka interesuje, zobaczcie, jacy partnerzy merytoryczni tego wydarzenia. Najwięksi z największych, praktycy, Akademia Policji, Akademia Pożarnicza, Żandarmeria, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Centralny Pododdział Antyterrorystyczny, Kontrterrorystyczny BOA i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jeszcze się nie zapisaliście, 41 dni do wydarzenia, do chyba końca, jeszcze 2 tygodnie zbieramy zapisy. Już w tej chwili mamy przekroczonych ponad 100 zapisanych osób, więc dołączajcie do nas i widzimy się już na żywo na kongresie. Oczywiście darmowe źródła wiedzy, wchodzicie na bloga, w najbliższym czasie będziemy tam prezentowali materiały dotyczące budowania odporności z perspektywy organizacji. Słuchajcie, patrole nie dla odbijania punktów. No dokładnie tak, panie Macieju. Jestem tego samego zdania bardzo często, gdy jesteśmy na audytach czy ocenach wrażliwości. To jest najważniejszy element sprawdzenia z perspektywy organizatora czy firmy ochrony, bo on tam ma, oni tam chodzi i tak dalej. I skupia się głównie na tym. Niestety szkoda. Czy można zapisać się jako prelegent na wydarzenie, na kongres antyterrorystyczny? Oczywiście, że tak. Jeszcze czekamy na wasze wystąpienia. Macie merytoryczne wystąpienie, wysyłajcie zgłoszenie.
15-minutowe wystąpienia, mamy dwie sale równoległe i z pewnością jesteśmy w stanie Was tutaj dołączyć. Jeżeli macie pytania do tej prezentacji, do tego materiału konkretnego, piszcie tutaj. Ja w tej chwili kończę ten moduł i zapraszam Was do kolejnego. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnego zagadnienia. Czynności administratora po otrzymaniu informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego. Bardzo ważny temat. W mojej ocenie kluczowy. Dlaczego? Dlatego, że tych zdarzeń z informacjami prawdziwymi, fałszywymi w Polsce jest faktycznie każdego roku czasami kilkadziesiąt, kilkaset i tak dalej. Zatem to jest konkret. Z tego typu zdarzeniami prawdopodobieństwo, że się spotkacie, jest wyższe. I tutaj chciałbym z Wami przerozmawiać to, co wypracowałem z perspektywy doświadczenia w instytucjach, organizacjach i nasze rozwiązania naukowo-praktyczne do tego, jak to zrobić dobrze. Dobrze znaczy skutecznie, sprawnie. Czyli żeby to nasze działanie nie przyniosło, nie było przeciwskuteczne. Czyli to, co powiedziałem na początku, że podejmujemy decyzję o ewakuacji, a okazuje się, że ludzi ewakuowaliśmy w miejsce zagrożenia. Tego absolutnie nie wolno robić. Nasze działanie wówczas może być przeciwskuteczne, zatem pamiętajmy o tym. Słuchajcie, typologia powiadomień. Oczywiście my dzisiaj skupiamy się na powiadomieniach związanych z zamachami bombowymi, ale oczywiście trzeba mieć na uwadze, że to mogą być różnego rodzaju inne zdarzenia, o których nas sprawcy mogą powiadomić. Słuchajcie, powiadomienia mogą być prawdziwe czy fałszywe. Skąd wiemy, że dane powiadomienie jest fałszywe czy prawdziwe? Kto o tym ma decydować? Czy już na początku rozmowy możemy założyć, że to jest fałszywka, wyłączam się? Słyszałem nawet taką opinię jednego z przedstawicieli firm organizujących imprezy, że najlepiej wyłączyć telefon z perspektywy organizatora i nie odbierać maili, wtedy nie będzie fałszywych powiadomień. Słuchajcie, jest to pewnie jakieś podejście do tematu. Natomiast, tak jak tutaj pewnie większość napisze, każde powiadomienie powinniśmy reagować i na pewno osoba przyjmująca nie jest osobą, która o tym decyduje. To jest bardzo ważny wniosek. Typologia powiadomień. Oczywiście prawdziwe, no i fałszywe. I pamiętajcie, fałszywe dlaczego? Dlatego, że ktoś może nas chcieć wprowadzić w błąd. Bo to jest dla niego dobry żart, bo chce nas ukierunkować w jakimś inne miejsce, chce nas skompromitować na przykład publicznie, może na przykład spowodować opuszczenie albo zadziałanie w trybie reagowania, a on dokona, nie wiem, penetracji, sabotażu, jakichś innych działań destrukcyjnych dla naszego obiektu. Może nas powiadomić po to, żeby dokonać zamachu w innym miejscu. Także tych powodów fałszywości może być bardzo wiele. Formy tego powiadamiania. Pamiętajcie, że chcę opóźnić wylot samolotu na przykład. Pamiętajcie, że typy tych powiadomień mogą być różne. Telefoniczne, pocztą elektroniczną, osobiście, przez pośrednika, nawet na WhatsAppie ktoś nam może coś wysłać, czy pocztą elektroniczną. W zależności od typu tego powiadomienia będziemy reagowali w inny sposób. Większość powiadomień w Polsce to są powiadomienia ukierunkowane na sądy i prokuratury i szkoły. Dlaczego? No bo tu i tu można coś odwołać, przenieść, czyli albo sprawdzian, albo rozprawę. Oczywiście są też zakłady przemysłowe, obiekty, administracja publiczna, to jest ta druga część tortu i oczywiście pewnie każdy z Was się w tym znajdzie. Widzę, że tutaj piszecie, czy mieliście takie przykłady informacji, że ktoś do Was zadzwonił, a tu widzę egzaminy maturalne, mieliśmy w zeszłym roku, czyli zdarzają się takie rzeczy u Was. Pamiętajcie, że to jest przestępstwo, do 8 lat pozbawienia wolności, kiedyś to było wykroczenie, kiedyś w ogóle nie było karalne takie zachowanie. Tutaj ktoś napisał, że dobrze mieć taką karteczkę przy telefonie. Ja oczywiście się z tym zgadzam. Najlepiej byłoby mieć formularz. Formularz opracowany w zgodzie z Waszym
z waszą polityką komunikacji, z waszą percepcją tego, jak będziecie reagowali i tak dalej, i tak dalej. My wam tutaj dajemy 3 propozycje. Ja oczywiście rekomenduję tą pomarańczową chyba, tak? Napiszcie, czy dobry kolor. Mężczyźni ponoć rozróżniają tylko biały, czerwony i jeszcze jeden, ale nie będę mówił jaki. Formularz przyjęcia informacji o zagrożeniu. To jest formularz, który znajdziecie na stronie Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Miałem przyjemność brać udział w opracowywaniu tego formularza. Ja nie mówię, że on jest najlepszy, ale jest to formularz dość uniwersalny. Po pierwsze, ma 2 strony. To jest też moim zdaniem osobliwe, że na stronie MSWiA znajdujemy taki formularz. Niebieski, który ma 1 stronę, jest troszkę inaczej skonstruowany. Czyli mamy 2 źródła wiedzy. Obydwa są prestiżowe i jak najbardziej obydwa polecam. No ale jakby administrator ma do wyboru skorzystania z tego lub z tego. Ja rekomenduję, nie to, że tutaj kieruję się sympatią czy antypatią, ale rekomenduję skorzystanie ze wzoru tego, dostosowanie go do swojej organizacji. Dlaczego? Dlatego, że on ma tutaj taką wolną przestrzeń. To jest nawet powód, dla którego też przy projektowaniu swojego formularza trzeba o tym pamiętać. Ta wolna przestrzeń jest po to, żebyście wpisywali tam wszystko to, co słyszycie. Bardzo często na ćwiczeniach praktycznych, na naszych szkoleniach praktycznych, gdy ludzie wypisują te formularze, to jest tak, że w tych emocjach, jak są skoncentrowani, ukierunkowani na rozmowę, rozmowa się kończy po 2 minutach, patrzymy na formularz, a tam nie ma nic. No właśnie. I teraz mówimy, dobra, to uzupełnij formularz, nikt nie przeszkadza. I on uzupełnia. I po minucie, po 2, jak czyta, to już czyta zupełnie co innego niż to, co usłyszał. Bawiliście się w głuchy telefon za młodu na pewno, ja tak. I po 10 stacjach informacja była całkowicie inna, prawda? Więc tak samo jest z formularzem. Piszmy na bieżąco. To jest trudne, ale to jest bardzo rekomendowane. Żeby to zrobić, trzeba to przećwiczyć. I tutaj oczywiście, czy jak w zakładzie pracy jest 2000 osób, to wszyscy powinni na formularzach teraz ćwiczyć, safety project będzie 100 razy jeździć i tak dalej. Nie o to chodzi. Absolutnie nie. Są stanowiska, które odbierają telefony, bo są ich numery na stronie. Są osoby, które odbierają pocztę elektroniczną. Te osoby z sekretariatów, z tych telefonów, które są na stronach, powinny w mojej ocenie być przeszkolone. Dlaczego? Dlatego, że badania nasze pokazują, że skuteczność czy poczucie pewności tych osób przed i po szkoleniu wzrasta 5-10-krotnie. To jest, słuchajcie, ogromna różnica. Więc po prostu to warto robić. Słuchajcie, co trzeba zrobić w wymiarze indywidualnym? Ja nie będę tego omawiał szczegółowo, bo to robimy na szkoleniach indywidualnych, ale pamiętajcie, że takich 10 głównych tipów, bardzo ważnych, i to wszystko trzeba sprawdzić w praktyce, bo jak tego nie zrobimy, to się nie uda. O czymś zapomnimy, czegoś nie zrobimy, czegoś nie wykonamy. Natomiast to jest dzisiaj bardzo ważne. Czynności po przyjęciu informacji o zagrożeniu bombowym. Pierwsze pytanie do was. Jestem sekretarką, sekretarzem, rodzaj męski, żeński, z tym mam problem teraz, jak te wszystkie mody na tą komunikację teraz mamy. No ale dobra, pracuję w sekretariacie. Otrzymałem informację przez telefon o podłożeniu urządzenia wybuchowego, które wybuchnie za 30 minut. Słuchajcie, w organizacji jest 1000 osób. Gdzie dzwonię? Kogo informuję? Kogo powinienem w pierwszej kolejności poinformować? To jest bardzo ważne pytanie. I spróbujmy, nie ma się co przejmować nowomową, pan Mateusz tutaj. To są feminiatywy. Tak jest. Dziękuję pani Anno. Dobra, piszcie. Kierownik, lider bezpieczeństwa, kierownik jednostki, dysponent budynku, do ochrony. Dobra, piszcie dalej. Czytam tutaj mocno. Straż, dyspozytor, szefowi bezpieczeństwa. Słuchajcie, świetnie, 112. No właśnie. I teraz pytanie. Czekałem na tą odpowiedź. Czy to jest dobry kierunek, że dzwonimy na 112?
w naszej, informacja przyszła do naszej organizacji. Bardzo często w tych formularzach różnych znajdziecie taką informację. Przekaż informacji policji. Super. Ale czy to powinna zrobić osoba, która bezpośrednio przyjęła informację, czy jednak zarządzający systemem bezpieczeństwa w organizacji? Ja uważam, że ta druga opcja. Czyli ja odebrałem, jestem sekretarką, to ja nie dzwonię do policji. Ja dzwonię do szefa ochrony, dyrektora bezpieczeństwa, dzwonię do tej osoby, która procedura mi nakazuje. I to już pokazuje, że ja muszę mieć taką procedurę, prawda? Że ta sekretarka musi to wiedzieć, kogo ma poinformować. Dyżurnego inżyniera ruchu, pracownika ochrony, szefa zmiany, swojego prezydenta miasta. Ale ona ma to wiedzieć. Jeżeli ona tego nie wie, to już mamy lukę. Jeżeli ona to wie, to super. To już odrobiliśmy pierwszą lekcję. Czyli przekazanie informacji bardzo ważne. Kto dzwoni do policji? No właśnie ta osoba reprezentująca instytucję na zewnątrz. Słuchajcie, co się zdarzy, jeżeli zadzwoni ta sekretarka na policję? To policja zacznie pytać o różne rzeczy. Czy ma pani dostęp do monitoringu? Czy ma pani informacje? Gdzie jest obiekt? To wykracza poza wiedzę tej pani. I kompetencje. Tutaj trzeba kilka rzeczy wykonywać równolegle. Trzeba wydawać polecenia, zarządzać centrum monitorowania i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak nie róbmy. Przekazanie informacji policji. Zobaczcie, tutaj jest takie źródło wiedzy, z którego też możecie skorzystać. Ono jest do pobrania na stronie ISAP-u, czyli zarządzenie numer 64 Komendanta Głównego Policji, zmieniające zarządzenie numer 36. Ale do czego zmierzam? To jest procedura numer 2. Nie jesteście policjantami, nie będziemy się nad tym pochylać, ale chcę, żebyście wiedzieli, że po wykonaniu telefonu na numer 112 policja wykonuje konkretne czynności. Czyli przede wszystkim kieruje na miejsce patrol i tak dalej w celu potwierdzenia. Za ile patrol przyjedzie? 15 minut, 5 minut, 30 minut, 20 minut, ale ileś minut, nie? Druga rzecz. Dyżurny Komendy Głównej przekazuje informację, czyli najpierw informacja idzie do dyżurnego Komendy Głównej, później do CBŚP albo krócej nawet, ale w każdym razie koordynator Centralnego Biura Śledczego Policji weryfikuje tą informację. I my dopiero otrzymamy tutaj od tego koordynatora, Komendant Główny i ten dyżurny policji, do którego zadzwoniliśmy, od po jakimś czasie otrzyma informację potwierdzającą i tak dalej o stopniu wiarygodności. Czasami przy powiadomieniach kaskadowych ta informacja jest od razu. Albo nawet wy dostaniecie wcześniej informację o kaskadówce, niż dostaniecie maila o zamachu. Może się tak zdarzyć. Ale pamiętajcie, że na przykład możecie, koordynator CBŚP w przypadku wydania informacji o bardzo niskiej wiarygodności mającej charakter kaskadowy, może wydać zalecenie nie ewakuować. Jaki z tego jest wniosek? To jest zalecenie. Dalej decyzja spoczywa na administratorze obiektu. Oczywiście policja może wydać też wam polecenie i może to wykonać kierujący działaniami ratowniczymi w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej, może to też wykonać policja w myśl ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Czasami może tak być, że dostaniecie polecenie określonego działania, ewakuacji, działania itd., itd. Pokazuję wam to po to, żebyście jakby widzieli z perspektywy kuchni, jak to wygląda, że to zajmie pewnie trochę czasu. Co w tym czasie robicie, słuchajcie? I teraz pytanie, czy jeżeli my od policjantów nie otrzymaliśmy tej informacji dotyczącej rekomendacji ewakuacji lub nie, tutaj ktoś pisze, w 90% nie zezwala. No właśnie, co, dysponent budynku zgadza się, bo niestety często cała księga procedur i tak dalej. Czyli zajmie to nam trochę czasu. Czekamy na dyspozycję, rekomendacje z policji. Natomiast dalej decyzja, odpowiedzialność spoczywa na administratorze. Administratora nie ma. Kto tą decyzję podejmuje w myśl procedury? Czy szef zmiany, pracownik ochrony, czy dyrektor bezpieczeństwa przez telefon? Słuchajcie, musicie to mieć opisane. I co wtedy, jak się nie dodzwoni ten pracownik ochrony? Wykorzystujemy tutaj w ogóle tych pracowników ochrony do monitorowania, do sprawdzenia historii, do wielu, wielu rzeczy.
Zobaczcie, decyzja o ewakuacji. Tutaj też pokazuję Wam dokument, który może Wam posłużyć jako pomoc w budowaniu Waszych procedur. Ten dokument z kolei możecie pobrać ze strony MSWiA. To jest dokument bardzo ogólny, ale pokazuje, zobaczcie, osoba, która przyjęła zgłoszenie, powinna powiadomić o tym administratora obiektu, policję. Ja się z tym nie zgadzam. Ktoś może powiedzieć, a to jest na stronie MSWiA, jak z Telmach się z tym nie zgadzasz. No nie zgadzam się z tym. Uważam, że osoba, która przyjęła zgłoszenie, nie powinna dzwonić na policję. Uważam, że powinien dzwonić ktoś z przedstawicieli administratora obiektu. Czyli albo zarządzający, albo pracownik ochrony i tak dalej. Dlatego korzystając z tego, dostosujcie się do swojego, do specyfiki swojego obiektu. Tutaj, do czasu przybycia policji czynnościami zarządza administrator obiektu. Zgadza się, to jest bardzo ważne, słuchajcie. I tutaj zarządzający czynnościami, gdy urządzenie nie zostało jeszcze zlokalizowane, poleca, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy znajdują się w nich. Zadajcie sobie pytanie, jak chcecie to wprowadzić do swojej procedury, bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy Urząd Administracji Publicznej, 6 pięter, 500 osób, albo 200 pracuje. Nikt z nich nie miał szkolenia na ten temat, o którym my dzisiaj gadamy. Nikt z nich praktycznie tego nie wykonywał. Nikt z nich praktycznie nie ćwiczył takich działań. I teraz nagle wy otrzymaliście telefon z podłożeniem bomby. Mówicie sobie, dobra, to ja robię tak. Poinformuję ich wszystkich, żeby sprawdzili, czy nie znajdują się urządzenia wybuchowe w ich pomieszczeniach. Po pierwsze, jak to im przekażecie? Po drugie, jaką mają pewność, jakie macie pewność, że każdy Jan Kowalski z tych 200 zrobi to w sposób profesjonalny? Czyli nie zrobi to tak na zasadzie, o, jest jakaś paczka, to ja zajrzę do środka. Możecie oczywiście w komunikacie napisać też, nie zaglądaj do środka. Ale pytanie, jak kto się zachowa, nie wiemy. Poza tym, jak my przekażemy do 200 ludzi ten komunikat o sprawdzeniu. Zobaczcie, pomieszczenia ogólnodostępne, korytarze, klatki powinny być sprawdzone przez pracowników administracji lub ochrony. Pytanie, ilu macie pracowników? Ilu macie pracowników administracji? Jak te 6 pięter zrobić w szybkim czasie? Szereg pytań w ogóle, słuchajcie. I teraz pytanie, czy bez procedury my sobie poradzimy? Bez procedury, bez sprawdzenia i tak dalej. To jest, słuchajcie, szmat zadań. Szmat zadań. Przekażę systemem DSO. Niektórzy nie mają DSO. Prawda? A co w przypadku klientów, którzy też tego słuchają? Może to wywołać panikę, trzeba się zastanowić, jaki komunikat podać, być może go zakodować. Wszystko trzeba zbudować w procedurze. Słuchajcie, tematów do rozwiązania tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Wreszcie ostrzeganie, alarmowanie, organizacja ewakuacji, współpraca z policją. Przyjeżdża policja, słuchajcie, to co ja tej policji mam przekazać? Dobrze mieć walizkę taką z dokumentami i tak dalej. Tutaj macie i tam, gdzie nie wiem, karta dostępowa jest do wszystkich pomieszczeń i tak dalej. Co mają zabrać ludzie podczas ewakuacji? Czy zabierają ze sobą torby, pakunki, z którymi przyszli? Oczywiście, że tak. Czyli inaczej niż w przypadku ewakuacji pożarowej. Jak ich powiadomić o tym alarmie bombowym? Czy powiadamiać ich tak jak o pożarze? Zadałem wam pytanie, spróbujcie napisać. Czy jednak powinniśmy mieć inny sygnał alarmowy na to zagrożenie? Wyobraźmy sobie sytuację. W obiekcie mamy informację o podłożeniu urządzenia, informujemy, że jest pożar, niebezpieczeństwo, trzeba się ewakuować, ewakuacja pożarowa. Jan Kowalski idzie, mówi, o, jakaś paczka, zajrzę do środka albo wezmę ją ze sobą. Nie ma świadomości, że nie można niczego dotykać. Wszyscy idą w miejsce zbiórki do ewakuacji przy pożarze. My nie wysłaliśmy tam na przykład liderów bezpieczeństwa, nie sprawdziliśmy tego miejsca. Nie mamy w ogóle przewidzianego miejsca na 1 kilometr od tego miejsca zagrożenia. Słuchajcie, dlatego pokazuję te bezpłatne konsultacje, ponieważ my nie jesteśmy w stanie tego w szczegółach dzisiaj na tym szkoleniu omówić. Ale jeżeli macie jakieś wątpliwości co do waszej procedury czy algorytmu działania, możecie do nas zadzwonić i nasz konsultant z wami porozmawia i wam pewnie pomoże, w jakim kierunku iść, z jakich źródeł skorzystać. Mamy też bazę fajnych źródeł angielskojęzycznych. Możemy też wypracować tutaj
możliwości przekazania Wam jak najbardziej takich materiałów zupełnie za free. Takie pytanie, słuchajcie. Patrol policji powinien już wyjeżdżać z pełną wiedzą na temat obiektu. Można to osiągnąć, podpisując wcześniej porozumienia. Dokładnie tak. Popatrzę na Wasze komentarze. Zdecydowanie inny sygnał. Standardowy sygnał i komunikat głosowy. No właśnie. Różne są rozwiązania, różne macie podejścia do tego, ale na pewno trzeba się nad tym pochylić w czasie pokoju. Bo jeżeli pracownik ochrony, bardzo często w organizacjach, jak jesteśmy, to rozmawiamy z tymi pracownikami i robimy metodę scenariuszową, pojawia się urządzenie i pytamy, no dobra, jak ty tam, o, i ten pracownik ochrony mówi, no to ja bym tak, to ja powiadomię ich, a ja mówię, no to rób. Jak on ma już to zrobić, to się zaczynają potworne schody. On improwizuje, on wymyśla takie komunikaty, słuchajcie, że daj Boże, żeby tego nikt nie słyszał w życiu. Te komunikaty temu człowiekowi trzeba po prostu napisać i je wcześniej przygotować. Nie liczcie na to, że on w silnych emocjach coś fajnego wymyśli. Ja tego bym nie zrobił. Pilen by tego nie zrobił. I to trzeba po prostu zrobić. Ja kiedyś przyjmowałem informację taką właśnie o podłożeniu urządzenia wybuchowego raz w życiu. Miałem oficera dyżurnego w jednostce żandarmerii wojskowej. Rozmowa trwała krótko. Ja później słuchałem sobie tej rozmowy, bo mieliśmy ją nagraną i ona poszła w miarę okej. Okay. Mówię w miarę, bo jak słuchałem, to mogłem to zrobić lepiej. Ale tylko dlatego, że miałem przyklejoną taką kartkę w naszej dyżurce, jak rozmawiać. Wiedziałem, jakie pytania zadawać. Więc to jest szalenie ważne, słuchajcie, żeby o tym pamiętać. Z wiedzą patrolu. Patrolówka nie jest w stanie mieć wiedzy o konkretnym planie ochrony. Dokładnie tak. Słuchajcie, prawdopodobnie do nas przyjedzie patrol, który być może nigdy u nas w obiekcie nie był. My współpracujemy z infrastrukturą krytyczną, gdzie jest specyfika, gdzie nie we wszystkie miejsca można wjechać, gdzie czyhają dodatkowe zagrożenia, gdzie urządzenie wybuchowe może spowodować efekt kaskadowy. To może być tama, słuchajcie, i zalanie terenu na hektarach. Co wtedy? Jaki algorytm postępowania wtedy? Słuchajcie, ja uważam mimo wszystko, że ćwiczenia to podstawa, że takie rozmawianie, jak tutaj na zdjęciu widzicie, to co my robimy na swoich szkoleniach, czyli że Jan Kowalski, Grażyna z urzędu siada i rozmawia przez telefon. My podgrywamy sprawcę, ona rozmawia minutę, dwie, trzy, spisuje, później to obgadowujemy i tak dalej. Robimy metodę scenariuszową. Tak samo na naszych konferencjach, warsztatach i tak dalej. To jest, słuchajcie, konkretny efekt. To naprawdę przynosi rezultaty. Natomiast pamiętajcie, jak byliście na poprzednim szkoleniu, ja do tego oczywiście jeszcze wrócę, pamiętajcie o złotej dziesiątce, że to jest właśnie ten czas, kiedy macie możliwość wykonania tych wszystkich 10 elementów. O tych 10 elementach jeszcze porozmawiamy. Źródła wiedzy, te strony, o których mówiłem. Także słuchajcie, jeżeli są pytania, to piszcie do nas. My oczywiście w tej części konsultacyjnej w debacie na wszystko poodpowiadamy. Patrzę 11:26. Oj, przekroczyłem czas delikatnie. Tutaj widzę, że dyskusja na temat szkoleń. Mam nadzieję, że napiszecie taki temat, który będziemy w stanie dla Was przygotować w formule webinarowej, taki, żebyśmy mogli sobie merytorycznie przerozmawiać różne rzeczy i pójść do przodu w jakimś problemie, który Was, mówiąc wprost, dręczy i trzeba go jak najszybciej rozwiązać. Słuchajcie, przechodzimy do, no, w mojej ocenie najbardziej zbieżnego z tematem dzisiejszych warsztatów zajęcia, czyli będziemy rozmawiali o konkretnych rozwiązaniach związanych z przygotowaniem obiektu. Tak jak tutaj powiedziałem, my głównie będziemy się dzielili tutaj tym doświadczeniem, które zebraliśmy w obiektach, w przestrzeniach publicznych, w instytucjach administracji, infrastruktury krytycznej, ale i też w zakładach przemysłowych, w budynkach wysokościowych. Zatem dodatkowo jeszcze to zostało uzupełnione tą wiedzą ze źródeł polskich, ze źródeł zagranicznych,
porównywanie tych wszelkich źródeł wiedzy, do których mamy dostęp wolny i taki abonamentowy, zatem dostaniecie tutaj pewną całość. Jeżeli ktoś był na pierwszym spotkaniu, to zauważyć można będzie, że niektóre z tych rozwiązań hasłowo są podobne. Oczywiście, że tak, ponieważ algorytm postępowania w stosunku do budowania odporności obiektu na zamachy masowego zabójcy, a na zamachy bombowe, będzie ten sam. Natomiast konkretne rzeczy trzeba będzie zrobić inaczej. I oczywiście my rekomendujemy, żeby swoje procedury, swoją instrukcję, swój plan ochrony mieć tak skonstruowany, żeby mieć te kilkanaście scenariuszy podstawowych metod działania sprawców opracowanych. Nie w szczegółach, bo pamiętajcie, ta moja nawet koncepcja reagowania na zamachy terrorystyczne, którą przedstawiłem w mojej najnowszej książce Zamachy terrorystyczne, istota i koncepcja reagowania, to ta moja koncepcja reagowania zakłada dwie rzeczy, że przede wszystkim ma być zaplanowana, ale po drugie ma być elastyczna. Jak połączyć zaplanowanie z elastycznością? No można to zrobić. Czyli trzeba zaplanować elastyczność. Ktoś powie, no przecież to się nie trzyma kupy. No trzyma się kupy i na tym preksologia właśnie polega. Czyli zaplanowujemy sobie zmieniające się w czasie scenariusze. I mamy przygotowane też działanie na taki scenariusz, którego nie mamy w algorytmach. Jesteśmy w stanie to zrobić. I to jest magia planowania. I to jest dobry harmonogram, dobry plan. Mieć plan na to, co się jeszcze nie wydarzyło i na to, co jeszcze nie mamy w planie. To jest oczywiście trudne, ale jak najbardziej do zrobienia. Słuchajcie, dlaczego warto przygotować obiekty i przestrzenie na zamachy bombowe? Bo po prostu, tutaj pan Grzegorz pisze, że warto ją kupić. Dziękuję panie Grzegorzu, do marketingu pana musimy zatrudnić. Słuchajcie, dlaczego warto? Warto, bo to ryzyko jest oczywiście realne, powiedzieliśmy sobie o tym, ale przede wszystkim stawka jest najwyższa. Ja czasami mówię, że 4U powinno być 5U, i na koniec, czasami jest to jedyna rzecz, którą robią administratorzy, powinno być ubezpiecz. Tak? Czyli nie tylko uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak, ale i ubezpiecz. To też jest dobra praktyka. Oczywiście, że tak. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie ubezpiecza od zamachów terrorystycznych na przykład. Ale czasami jest tak, że niektórzy administratorzy zatrzymują się albo zaczynają tylko od 5U. Czyli ubezpiecz i na tym jest koniec. Świadomość i przygotowanie najtańszym sposobem. Jak najbardziej tak. To, co tutaj robicie, bardzo ważna sprawa. Słuchajcie, te 10 elementów, napiszcie proszę, od którego najczęściej zaczynają organizacje, od którego najczęściej kończą i na którym się, jeżeli już w ogóle ta świadomość jest wysoka, to cokolwiek robią. Natomiast ja uważam, że trzeba zacząć od zespołu, który zajmie się tym, o czym my teraz mówimy. Ten zespół musi mieć swoją wiedzę, umiejętności i tak dalej. Ten zespół trzeba byłoby wyposażyć w jakieś źródła wiedzy, skierować na jakieś szkolenie. Albo na przykład ostatnio, słuchajcie, widziałem się, tajemnicy rodzinnej nie wyjawię, ale spotkałem się z moim kuzynem, który oglądał pierwsze nasze warsztaty. Pracuje w dużym zakładzie przemysłowym, w dużej bardzo organizacji i powiedział: Jarek, wy naprawdę robicie kapitalną robotę. Ja wysłuchałem tego przez 3-4 godziny. Powiem więcej, moja prezeska powiedziała, że my musimy wprowadzić te procedury i sprawdzić w ogóle, jakie my mamy. Organizacja amerykańska, i jemu się wydawało, że wszystko jest, sprawdził według tego, co my zakładaliśmy na naszym spotkaniu. I on mówi: Jarek, okazało się, że my nie mamy tego tak, jak powinniśmy to mieć zrobione. I dzięki, że wrzuciłeś to na YouTube'a, ponieważ ja już 2 razy oglądałem ten materiał i pracuję z tym materiałem i na podstawie tego materiału robię te kolejne punkty. Słuchajcie, i właśnie mi o to chodzi. Mi o to chodzi, żebyście wy wykorzystywali tą wiedzę, którą my wam dajemy zupełnie za free. Ktoś tutaj napisał: za darmo umarło. To jest za darmo, słuchajcie. Macie tutaj taki konkret, taką merytorykę, że jeżeli ktoś chce z tym usiąść i popracować na swojej organizacji, to to zrobi. Jeżeli jeszcze wykorzysta też wszystkie źródła wiedzy, to on nie musi za to płacić. On to zrobi sam, jeżeli ma trochę, jak ja to mówię zawsze, wytrwałości w sobie. Ale ja rekomenduję przejście według tych punktów. Czyli
Dedykowany zespół, wyposażenie tego zespołu w umiejętności, ocena ryzyka właściwa, nie taka, za chwilę o tym powiem. Przeprowadzenie oceny odporności, rozwiązanie do każdego rodzaju ataku. Czyli samochód na zewnątrz, samochód w środku, sprawca telefon, sprawca mail, sprawca przesyłka ten, materiał wybuchowy dronem. Słuchajcie, to już mamy. Kiedyś dla jednego obiektu infrastruktury krytycznej robiliśmy plan podatności, czyli taki plan odporności na zamach i zbudowaliśmy ponad 60 scenariuszy bardzo szczegółowo. Tak chcieli. I tak zrobiliśmy. Nawet w kontekście określonego umiejscowienia samochodów z materiałem wybuchowym. W odpowiednich wielkościach tego materiału. Ponieważ świadomość bardzo wysoka, krytyczność obiektu bardzo wysoka, środki mieli, więc mogliśmy naprawdę zrobić to w sposób naukowy, badawczy, we współpracy z rzeczoznawcami, z ludźmi znającymi się bardzo specyficznie czasami na chemii, biologii, radiologii i tak dalej. I to jest konkret, nie? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że szkoła, budynek administracji publicznej, jakiś tam zakład nie będzie szedł w tą stronę. Ale jeżeli przez te 10 punktów przejdziecie, dlatego się zatrzymuję na tym slajdzie, bo on jest szalenie ważny, to będzie efekt i moim zdaniem konkret gwarantowany. Zbuduj zespół do spraw bezpieczeństwa. To, co powiedziałem, słuchajcie, to może być nauczyciel WF-u, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, nauczycielka od polskiego, pani psycholog i zastępca dyrektora i sekretarka. I to będzie 5 osób, które zrobią tą robotę. Tylko niech oni się przygotują, trzeba im dać czas, dać miejsce, dać przestrzeń, dać motywację, wyznaczyć lidera, tego, który ma najlepsze kwalifikacje do tego, zaprosić policję być może do tego, być może CPT, ABW, być może, nie wiem, jakąś firmę ochrony, ktoś pisał, że firmy ochrony za darmo szkolenia robią, to dajcie znać, to ja też chętnie skieruję tam ludzi. Więc jak najbardziej, to jest wszystko do zrobienia, słuchajcie. Zespół ludzi, którzy będą wierzyli w sukces tego zadania, które otrzymają. Bez względu na to, czy macie IK, macie pion bezpieczeństwa i tak dalej, czy jesteście po prostu szkołą i nie macie pionu bezpieczeństwa. Analiza ryzyka. Jak ja to mówię, nie bądź jak Achilles, tak? Chociaż każdy z nas, oglądając Troję, to chciałby być Achillesem. Natomiast oczywiście pamiętajmy o naszych słabościach, o naszych słabych punktach, o tych miejscach, które są wrażliwe albo nadwrażliwe. Jeżeli my sobie to rozpracujemy, matematycznie policzymy w kontekstach tych wielu różnych zdarzeń, zamachów. Zobaczcie, przegląd wybranych metody. Ta książka jest dostępna za free. Można ją pobrać w PDF-ie i można korzystać z tego źródła wiedzy. Zachęcam. Przepisujcie tytuł autora, pobierajcie i korzystajcie. Tu są naprawdę kapitalne metodyki zarządzania, korzystania z ryzyka. Wreszcie zbuduj zespół liderów bezpieczeństwa, czyli ten zespół, który projektuje, wyznacza liderów. To mogą być naturalnymi liderami w takiej szkole będą nauczyciele. W administracji publicznej będą szefowie departamentów, jakichś tam innych wydziałów, komórek, sekcji itd., itd. W szkole to może być 3 najsprawniejszych uczniów ze szkoły. Może być 5. Uczennic oczywiście też. To w jakiejś tam organizacji mogą być osoby, które z perspektywy zarządzania kryzysowego nam się wydają najbardziej potrzebne i tutaj one mogą konkretną robotę wykonać. Pamiętajcie, żeby ich wyszkolić, tych liderów bezpieczeństwa. W jednej organizacji byłem, to byli na tablicy, zdjęcia tych liderów bezpieczeństwa były. Czemu nie? Ktoś powie, no a RODO, SRODO i tak dalej. Bez sensu, słuchajcie. Podchodzimy zadaniowo do tego. To się nam może przydać w organizacji dla bezpieczeństwa. Wreszcie wyposażenie, kamizelki, czapki, opaski, środki łączności, torby sanitarne i tak dalej. Taki lider bezpieczeństwa, który wychodzi w czasie ewakuacji, to on ma ze sobą torbę, opaski, systemy łączności, on jest w stanie ludziom pomóc, udzielić pierwszej pomocy psychologicznej. Ale tych ludzi trzeba zmotywować, nagradzać i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, tak nie można, RODO jest istotne, RODO SRODO, przepraszam, absolutnie nie wolno tak mówić, już się poprawiam, natomiast chodzi mi o to, że czasami
dla niewykonywania pewnych rzeczy szukamy usprawiedliwień na siłę. Szukamy usprawiedliwień, które powiedzą, że okej, my się tym nie będziemy zajmować. To nie mój zakres obowiązków. RODO mi tego zabrania. Tego nie zrobię. To znajdź inne rozwiązanie. Zgodne z RODO. Prawda? Jeżeli będziemy sztywno się trzymali tego i szukali tylko... Ostatnio też mieliśmy takie zapytanie, jakie dokumenty mówią jednoznacznie o odpowiedzialności administratora za niewykonanie tej procedury całej związanej z zaplanowaniem bezpieczeństwa. I oczywiście ustawa o ochronie przeciwpożarowej o tym mówi, ale pytanie właśnie, czy my musimy szukać tego właśnie, żeby coś zrobić? Lub ewentualnie szukać usprawiedliwień dla niezrobienia czegoś. Prawda? I jeżeli będziemy mieli zmotywowany zespół liderów bezpieczeństwa, to z pewnością się to uda. I dlatego, jeżeli szukacie inspiracji, ja chcę wam też dać taką możliwość. Słuchajcie, 9-10 maja organizujemy wydarzenie w hotelu Ambassador Premium. Wydarzenie, które będzie, no, w mojej ocenie najbardziej inspirujące w tym roku, właśnie w takiej atmosferze jak na tym zdjęciu. Wydarzenie, które zamiast tematów będzie miało inspirację, będzie mocny content, będą bardzo doświadczeni prelegenci. W drugi dzień będziemy ćwiczyli warsztatowo na konkretnych scenariuszach zamachów, zdarzeń i będziemy przy 10-osobowych stołach budowali procedury, algorytmy i tak dalej. Wszystko w bardzo prestiżowym środowisku hotelu Ambassador Premium w Łodzi. Wieczorem w pierwszy dzień dyskoteka w przestrzeni klubowej, możliwość budowania networkingu, także dużo kontentu. Zobaczcie, jak my to robimy w kontekście tego typu wydarzeń. Proszę o włączenie filmu. Tak, żeby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Place, gdzie rozmawiamy o bezpieczeństwie obiektów użyteczności publicznej. Celem jest dotknąć praktycznie reagowania na zamachy, tak żeby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w obiektach przyjechały tutaj i przećwiczyły różnego rodzaju scenariusze, nawet te najmniej prawdopodobne, czyli z założenia najbardziej niebezpieczne. I przygotowaliśmy środowisko tychże zamachów, żebyśmy na podobnych do realnych warunkach przećwiczyli różnego rodzaju symulacje, wyciągnęli wnioski i z tymi wnioskami wrócili do swoich instytucji i zbudowali lepsze środowisko bezpieczeństwa naszych instytucji. Powiedz mi proszę, bo jest kilka paneli warsztatów. Jakie to są panele? Czym się dokładnie zajmujecie? Generalnie modułów jest 8. Wyszliśmy z założenia, że trzeba to podzielić. Grupy podzieliliśmy na 20-osobowe, także ćwiczymy w takich mniejszych 20-osobowych grupach. Zacznijmy od początku, czyli pierwsze zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa personalnego, czyli wykorzystania różnego rodzaju środków, materiałów, narzędzi, też między innymi takich, które dedykowane są temu, typu paralizatory, pałki, do tego, by się obronić. Jak wykorzystać tego typu możliwości, narzędzia do samoobrony i jednocześnie zapoznać ludzi z bronią, którą mogą być zaatakowani, czyli mówiąc wprost, z bronią palną, z bronią białą, noże, maczety, siekiery. Zatem na tym module uczyliśmy się reagować na różnego rodzaju narzędzia ataków. W modułach z pierwszej pomocy przygotowujemy się do, po pierwsze, ofiary, która może nam się zatrzymać, czyli w pierwszy dzień robiliśmy RKO, pozycję bezpieczną ustaloną, wszystko co zrobić to, żeby przewrócić naszą ofiarę do funkcjonowania, do życia, a w drugim dniu, w drugim module przede wszystkim urazówka, czyli masywne krwotoki, zatrzymywanie masywnych krwawień po to, żeby nam pacjent nie odszedł, żeby się nam, mówiąc wprost, nie wykrwawił. A druga sprawa, drugi element, ewakuacja z miejsca zagrożenia, żeby to zrobić szybko, wszystko w deficycie informacji, w deficycie czasu i w stałym zagrożeniu. Skąd uczestnicy? Kto przyjechał na warsztaty? Uczestnicy to są przedstawiciele przede wszystkim instytucji bezpieczeństwa publicznego, administracji publicznej i obiektów różnych kategorii, począwszy od infrastruktury krytycznej, obiektów obowiązkowej ochrony, a także użyteczności publicznej, szkoły, nie wiem, nawet przedszkole, więc różne kategorie obiektów czują potrzebę bezpieczeństwa i czują potrzebę, że trzeba przygotowywać się na różne scenariusze. Co uzyskują, jakie korzyści mają uczestnicy po waszych warsztatach?
mówiąc wprost, można powiedzieć, certyfikat, którym się niestety nie obronisz, bo jest papierowy, ale oczywiście oprócz certyfikatu zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji. Kompetencji do ratowania życia, tutaj Centrum Ratownictwa, kompetencji do reagowania na zamachy, czyli Safety Project i generalnie wiedzę do tego, jak projektować rozwiązania w swoich obiektach. I myślę, że to jest największa wartość, że uczestnicy, którzy wyjadą z naszych warsztatów, wracają do swoich środowisk, z których mają 2-3 tysiące czasami ludzi i oni zaprojektują takie rozwiązania, które będą dedykowane do adekwatnych zagrożeń. I chyba to jest największa wartość tego, co wynoszą z warsztatów. A ze mną jest Michał Storzyński z Centrum Ratownictwa. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, wracamy do naszej prezentacji, do ciągu dalszego. Tutaj komentarze były kilka. No, nie da, grillujecie mnie za to, RODO, ale powiem tak, ja to celowo powiedziałem i absolutnie się z tego nie wycofuję. Słuchajcie, w sytuacji zagrożenia życia będziemy naprawdę działali w imię stanu wyższej konieczności czy obrony koniecznej, mówiąc wprost, i niektóre inne postanowienia prawne będą niestety albo istety odkładane na bok, bo życie i zdrowie w tym momencie tu i teraz jest najważniejsze. Tak samo na przykład ktoś napisał, że jest policjanci będą mogli strzelać tylko wtedy, czy stało strzał w celu ratowania życia i zdrowia i tak dalej. Oczywiście, że tak. Natomiast specyfika ustawy o działaniach antyterrorystycznych mówi jasno też o specjalnym użyciu broni, a nawet jeżeli nie, bo też rozmawiamy na różnych warsztatach, na ćwiczeniach z operatorami jednostek wojsk specjalnych, oni mówią jasno: Jarek, słuchaj, jeżeli ja będę miał sprawcę, który będzie groził życie zabiciem jakiejś osoby, dzieciaka i tak dalej, to ja się nie będę zastanawiał nad odpowiedzialnością karną. Ja po prostu strzelam i koniec. Jasne, i później wiele lat procesu za różnego rodzaju naruszenia pewnych przepisów prawnych, algorytmów i tak dalej, i tak dalej. Ale w sytuacji zagrożenia pamiętajmy, że kierujemy się priorytetami, aczkolwiek planując nasze działania, trzeba wziąć wszystko pod uwagę. Drugie tutaj pytanie było odnośnie certyfikatu, czy to taki radosny papierek. Oczywiście my certyfikat wydajemy, jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru. Certyfikat w mojej ocenie jest wartościowy, ponieważ zaświadcza to, że szkolenie przeszliście, natomiast nikt z tego tytułu nie dopuści was do jakiejś jednej czy drugiej rzeczy. To nie jest certyfikat uprawniający do konkretnych tematów. Jest to dla waszej satysfakcji, do tego, że faktycznie byliście i możecie powiedzieć, że uczestniczyliście w czymś prestiżowym i w czymś wartościowym. Piąty element. Przygotuj konkretne rozwiązania w kontekście procedur. Pamiętajcie, że my uważamy, że procedury to nie tylko te, które znajdują się u pracowników ochrony, ale to też te procedury, które ma zarządzający całym obiektem. To procedury, które ma dyrektor bezpieczeństwa. On ma inne niż pracownik ochrony. Procedury postępowania z osobami z niepełnosprawnościami też będą inne. Jeżeli my ich nie będziemy mieli, jeżeli nie będziemy realizowali tego w odpowiednich formułach, ćwiczeniach i tak dalej, to też nie będziemy skuteczni. Ostatnio realizowaliśmy ćwiczenia w jednym z obiektów, który miał krzesełko ewakuacyjne. Super. Natomiast był problem z rozłożeniem tego krzesełka, z użyciem go w deficycie czasu i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, procedura dla osób z niepełnosprawnościami powinna przewidywać przeszkolenie jakichś zespołów ludzi dedykowanych do wsparcia ludzi z niepełnosprawnościami w procedurze ewakuacji. My to musimy gdzieś zapisać, mówiąc wprost, słuchajcie. Obszary do pokrycia procedurami. Słuchajcie, tu jest oczywiście kilka przykładów. Natomiast proces podjęcia decyzji o ewakuacji na pewno, zachowanie się w przypadku podejrzanego pakunku, ostrzeganie i alarmowanie, ewakuacja klientów, co z klientami, co z petentami, ewakuacja osób z niepełnosprawnością, miejsca zbiórki. Ktoś tutaj napisał i oczywiście się z tym zgadzam. Słuchajcie, to co my rekomendujemy, to kilka miejsc zbiórki do ewakuacji i miejsca docelowej ewakuacji. Czyli tam się w miejscu zbiórki do ewakuacji ludzie się spotykają po to, żeby liderzy bezpieczeństwa kierowali ich w określone miejsca. Bo pamiętajmy, że ta ewakuacja może odbywać się na znaczną odległość i musimy o tym pamiętać. To, co tutaj widzicie na zdjęciu, to jest właśnie rzeczywistość, to jest dramat polskiego wymiaru ewakuacji, prawda? To jest zbiórka przed obiektem,
wszyscy jarają, sprawdzają, śmieją się, bo, no, no bo generalnie to jest fajne, wszyscy się zebraliśmy, kiedy wracamy, bo zimno i tak dalej, i tak dalej. Czasami jeszcze przyjeżdża straż pożarna i w ogóle jest wesoło. Natomiast po pierwsze wszyscy wiedzą, po drugie wszyscy się zgromadzili, 200-300 osób w jednym miejscu. Nawet nie ma nikt świadomości za bardzo o zagrożeń, które się mogą w takiej sytuacji pojawić. No i generalnie sobie spędzamy na naszych ćwiczeniach ewakuacyjnych. Nie? I w ogóle samo ćwiczenie w tym wymiarze, w tym aspekcie, no jest słowem nieuprawnionym i o tym wiemy. Zobaczcie, słuchajcie, tutaj materiał, który no właśnie jest materiałem ze konkretnego zdarzenia, czyli lata 90. do telewizji o godzinie 8 informują o podłożeniu urządzenia wybuchowego pułapki samochodu w Manchester City. I jak widzicie, dochodzi do wybuchu. Sprawcy dali godzinę Brytyjczykom na to, żeby doszło do ewakuacji, żeby mogli się ewakuować. Brytyjczycy ewakuowali 60 tysięcy ludzi, słuchajcie, w zasięgu 3-4 kilometrów. Czy my jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, gdziekolwiek? Zobaczcie, jakie skutki. Słuchajcie, w tym zamachu nikt nie zginął. To jest w ogóle rewelacja. To jest przykład na to, że trzeba promować tego typu przygotowanie, planowanie i tak dalej. Oczywiście ktoś powie, a Brytyjczycy byli maltretowani zamachami przez wiele lat, są przygotowani, byli przygotowani i tak dalej. No ale zobaczcie, na ilu zamachach Brytyjczycy też polegli. Ale tą lekcję odrobili, 200 rannych w tym zamachu, ale nikt nie zginął. I teraz życzę nam wszystkim tego, żebyśmy mieli tak zrobione procedury, algorytmy i tak dalej, żeby były tak skuteczne, żeby przewidywały te odległości, które tutaj wam pokazuję. Czyli zobaczcie, mała bomba rurowa to już jest 100 metrów minimum. To jest paczka papierosów, czasami 100 metrów, a czasami trzeba się ewakuować na 4-5 kilometrów. Ja bardzo często pytam, szczególnie w obiektach IK, o procedurę właśnie na ewakuację na 5 kilometrów, a wtedy słyszę, no ale to przecież musielibyśmy zamknąć zakład. Ja mówię, no właśnie, no i taką procedurę macie? No nie, no my przecież musimy dostarczać wodę, prąd, gaz i tak dalej, nie? A z tyłu słyszę głos, no ale jak wybuchnie, to i tak nie będziesz dostarczał. No dokładnie tak. Więc zbudujmy sobie algorytm na najgorszy scenariusz, żeby nas ten najgorszy scenariusz nie zaskoczył kompletnie nieprzygotowanych. No bo co, chcemy być bohaterami ostatniej akcji, tak? Więc ja też na to zwracam waszą szczególną uwagę i pamiętajcie o tym, moi drodzy, bo wasze bezpieczeństwo i wasza świadomość jest dla nas szalenie ważna. Zależy mi na tym, żebyście wy po takich spotkaniach jak dzisiaj mieli dwie, trzy, nawet jedną inspirację, którą wdrożycie do siebie. W większości przypadków jesteście kapitalnymi praktykami. Macie bardzo wysoki poziom wiedzy, ale być może ta nasza dyskusja, tutaj pisanie na tym czacie i tak dalej, to być może warto po prostu o to porozmawiać. Super. Słuchajcie, ostrzeganie i alarmowanie. To, co sami sobie powiedzieliśmy. Czy potrzebujemy mieć dedykowany sygnał alarmowy na zagrożenie konkretne? Oczywiście, że tak. My na poprzednich warsztatach o tym mówiliśmy. My jako Safety Project rekomendujemy posiadanie co najmniej 4 sygnałów alarmowych, tak? Ktoś powie, o Boże, aż 4, jak to w ogóle zrobić? No jeden to jest na pewno pożar. To jest też ciekawe, że nie ma w żadnym rozporządzeniu ani w żadnej ustawie kształtu sygnału informującego o pożarze w Polsce. To jest też ciekawe. Czyli pożar. Drugie, zamach bombowy, czyli zagrożenie bombowe. Trzeci, masowy zabójca. A jaki będzie czwarty sygnał, słuchajcie? Śmiało, spróbujcie napisać, jaki waszym zdaniem powinien być czwarty sygnał. Odwołanie, super, odwołanie alarmu na pewno, natomiast no, odwołanie to bomba, zamach bombowy już mówiłem, ewakuacja, no to wiadomo, odwołanie, dobra, odwołanie, ok, macie rację, odwołanie też powinienem zaliczyć, czyli 5. Jest ok, dla mnie to jest naturalne.
Natomiast chodzi mi tutaj o zagrożenie, te związane z zagrożeniami powietrza, czyli system powszechnego ostrzegania i alarmowania. My ludzi również musimy poinformować o tym. Oczywiście warto rozważyć jeszcze, jeżeli specyfika waszego zakładu na to wskazuje, zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiologiczne i tak dalej. Być może nuklearne nawet. Czasy są takie, nie? Więc pamiętajmy, że pochylamy się nad tym, patrzymy w analizę ryzyka, zastanawiamy się, jakie sygnały ostrzegania i alarmowania, do tego budujemy nasze procedury po to, żeby, zobaczcie, informacja o zamachu, mamy czas na to, żeby poinformować, mamy na to czas, żeby ostrzegać, mamy algorytmy postępowania, mamy procedury, mamy godzinę czasu, my tu działamy, 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 ewakuowaliśmy, doszło do wybuchu. Super, brawo wy. Także to się jak najbardziej może udać. Przygotuj konkretne rozwiązania, zabezpieczenie materiałowe. No jakie zabezpieczenie materiałowe, słuchajcie, w kontekście specyfiki zamachów bombowych? No przede wszystkim to związane z ewakuacją. Być może jakieś maty przykrywające, być może jakieś taśmy, które będą oddzielały strefę niebezpieczną. Pewne rzeczy powinniśmy przygotować zawczasu, żeby po prostu je mieć, je wyciągnąć. Pracownicy ochrony, żeby z automatu mogli skorzystać z tego wszystkiego. Oczywiście pierwsza pomoc. Pamiętajmy o tej pierwszej pomocy przy zamachach bombowych. Bardzo krytyczny element. Wtedy, tak jak tutaj widzicie po zamachu w Bostonie, wtedy trzeba ludziom tamować masywne krwotoki najczęściej. Jeżeli my nie mamy sprzętu, nie jesteśmy przygotowani, absolutnie nie będziemy skuteczni. Zobaczcie teraz krótki materiał zapraszający na Safe Tech, czyli te warsztaty, o których mówiłem, gdzie praktycznie będziemy ćwiczyli na 20 stacjach. Zobaczcie. A czy ty wiesz, jak zachować się w przypadku zatrzymania krążenia? A jak zrobić badanie? Bardzo fajnie. Jak udzielać pierwszej pomocy dzieciom? Kam się na warsztatach z życia o łaski w ustawie. Zapraszamy na Safe Tech Forum 19-20 marca, Paweł Tycho, Warszawa. Na tym warsztacie, słuchajcie, będzie naprawdę dużo się działo, mocna integracja, bardzo fajne środowisko, poczucie humoru ratowników z Centrum Ratownictwa, także pamiętajmy, po zamachu, to co mówiłem w kontekście masowego zabójcy, pierwsza pomoc psychologiczna, przygotowanie sobie algorytmów, procedur, czynności, które są do wykonania w waszej organizacji po takim zdarzeniu. No i wreszcie podejście systemowe. Słuchajcie, system, czyli elementy, relacje i podporządkowanie pod określony cel. Jeżeli tego nie ma, nie ma skuteczności działania. O systemowym podejściu, o zabezpieczeniach technicznych będziemy rozmawiali na naszej największej konferencji zabezpieczeń technicznych Securex 23-25 kwietnia. Jeżeli jeszcze się nie zapisaliście na darmowy udział na to wydarzenie, to zarejestrujcie się bezpłatnie. 3 dni kontentu, praktyk, zabezpieczeń technicznych. Jeżeli czujecie, że to jest wasz temat, przyjeżdżajcie do Poznania, spotkamy się, będzie no naprawdę mocno prestiżowo i będziemy sobie działali w tym środowisku targów poznańskich. 23-25 kwietnia, czyli już za 2 miesiące działamy. Pamiętajcie, słuchajcie, otrzymaliście, macie w rękach wielką moc. Przede wszystkim jesteście świadomi, jesteście bardzo dobrze wyszkoleni, bo tak jak czytam po waszych komentarzach, to tutaj naprawdę jest w naszym środowisku mnóstwo ludzi, którzy mają naprawdę profesjonalną wiedzę i umiejętności. Zatem wykorzystajmy ten etap zapobiegania, przygotowania. Pamiętajmy o kolejności, od czego zaczynamy. Jeżeli nie wiecie dalej, od czego zacząć, pamiętajcie, bezpłatne konsultacje, możemy przerozmawiać temat i idziemy dalej. I pamiętajcie o tym, że możemy dla was wykonać taką ocenę odporności obiektu na zamachy. Policzyć to matematycznie, zmierzyć. Robimy to dla budynków wysokościowych, budynków przemysłowych, infrastruktury krytycznej. Liczymy to matematycznie. Pierwszą taką ocenę odporności wykonałem 10 lat temu prawie. I słuchajcie, to był w ogóle początek mojej przygody z biznesem, że tak powiem, ponieważ po doktoracie, gdzie opracowałem swój matematyczny model liczenia odporności czy wrażliwości obiektu na zamachy, zwróciła się do mnie firma, która poprosiła o wyliczenie odporności czy wrażliwości obiektu na zamach terrorystyczny. To był budynek wysokościowy w Warszawie. Pracowałem miesiąc nad tym dokumentem. To był pierwszy mój projekt biznesowy. Wtedy jeszcze byłem oficerem Wojska Polskiego.
Sprawił mi on ogromną satysfakcję, to było ponad 100 stron dokumentu, ale bardzo mnie zastanawiało, czemu ten administrator się do mnie zwrócił. Czemu uwierzył w to naukowe podejście, matematyczne wyliczenie, wrażliwości i tak dalej. Okazało się, że inwestor tego obiektu był izraelski. Bardzo wysoka świadomość, polski wykonawca tego projektu powiedział jasno: panie Jarku, on nie zgodzi się na wykonanie tego projektu, jak nie dostarczymy mu rzetelnej analizy wrażliwości obiektu na zamach terrorystyczny, nie wprowadzimy określonych rekomendacji. Także czasami znajduje się klient mocno świadomy, administrator mocno świadomy i takich wam życzę, takich, żebyście wy ze swoją świadomością trafiali do decydentów, którzy powiedzą: słuchaj, skieruję cię na to szkolenie, bo warto, zbuduj sobie tą relację, kup sobie tą książkę, kupcie stazy do swojego obiektu, jedź na szkolenie, jedź na warsztaty i tak dalej, i tak dalej. To jest super, bo dzięki temu budujecie swoją markę osobistą, budujecie swoją wiedzę, doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Także tyle ode mnie na tą chwilę oczywiście. Także dziękuję bardzo za udostępnianie ekranu. A teraz uwaga, słuchajcie, to o czym powiedziałem, czyli wisienka też na torcie. Praktyk z obszaru zabezpieczeń, zintegrowanych zabezpieczeń technicznych i temat rola zintegrowanych systemów zabezpieczeń w budowaniu odporności obiektów na zagrożenia. Jakub Szyszka, CC Partners, firma, która... partner merytoryczny, która działa z nami też od kilku lat, mocno nas wspiera w różnych projektach. Bardzo merytoryczne wystąpienie. Panie Jakubie, zapraszamy, prosimy o włączenie kamery, bo na razie pana nie widzimy. Jeszcze raz witam państwa serdecznie. Zgodnie z tym, co pan major powiedział, już od 20 lat, blisko 20 lat pracownik firmy CNC Partners i cały czas związany z systemami zabezpieczeń. Tym bardziej jest mi miło, że możemy dzisiaj się spotkać i tą naszą wiedzą, doświadczeniami podzielić, a też super okoliczność, ponieważ wszystkie dotychczasowe dzisiejsze wystąpienia się idealnie w tematykę wpisują, dlatego że dotyczyły tego, jak my jako ludzie się organizujemy, jakie procedury, formalności budujemy wokół bezpieczeństwa obiektu i odporności na zagrożenia, a ja chciałbym się z Państwem podzielić informacjami dotyczącymi tym, jak technologia, jak systemy mogą nas w tym procesie wesprzeć. Kilka informacji takich, myślę, że bardzo istotnych, które też dają Państwu wyobrażenie, skąd ta nasza wiedza i kompetencje pochodzą. Mianowicie jako firma CNC należymy do grupy TKH, grupa, która funkcjonuje globalnie, tak, czyli ten zasięg globalny, jak i też dywersyfikacja działalności gospodarczej na terenie w zasadzie całego świata, no, powoduje, że mamy z czego czerpać, jeśli chodzi właśnie o zaplecze technologiczne, ale też wymianę doświadczeń, między innymi w obszarach bezpieczeństwa i tego, w jaki sposób jest ono, no mówiąc wprost, organizowane w innych miejscach na świecie, co zresztą dzisiaj moi przedmówcy też robili, pokazywali przykłady, z których powinniśmy się uczyć, czerpać po to, żeby pewnych rzeczy samemu nie doświadczać i dopiero potem nie budować na tej podstawie rozwiązań. Jeśli chodzi o naszą taką intencję, to jest właśnie ta obserwacja zarówno trendów technologicznych, ale też globalnych zagrożeń i implementacja ich lokalnie, czyli patrzenie przez pryzmat naszych regulacji formalno-prawnych, ale też realiów rynku, realiów funkcjonowania instytucji, obiektów, ponieważ mimo tego, że jest dzisiaj era globalizacji, tak, świat jest na wyciągnięcie ręki, to te lokalności jednak w wielu przypadkach będą miały znaczenie i odgrywać będą istotną rolę w bezpieczeństwie obiektów. Co do oferty, narzędzi, przedmiotu dzisiejszej prezentacji, mogę powiedzieć, że firma i cały zespół specjalizuje się w zakresie wdrożeń, projektowania, wdrożeń, szkoleń, w zakresie
całego w zasadzie spektrum działania systemów, bo to jest pod samych kabli, czyli tej warstwy pasywnej i elektrycznej i światłowodowej, poprzez urządzenia sieciowe, które towarzyszą transmisji danych, i na systemach zabezpieczeń, o których dzisiaj powiemy dwa słowa więcej kończąc, ponieważ właśnie to systemy zabezpieczeń będą dla nas tym elementem gromadzącym i przetwarzającym informacje o zdarzeniach, o incydentach, które na pewno wpisują się właśnie w procedury bezpieczeństwa i odporności obiektów. Nie można w dzisiejszym świecie mówić o tym, że jakiekolwiek systemy czy rozwiązania są, że tak powiem, skuteczne, efektywne raz na zawsze, ponieważ coś, co dzisiaj zostało, że tak powiem, wprowadzone na rynek, jest poddawane stałym zagrożeniom płynącym właśnie z aspektu związanych chociażby z cyberbezpieczeństwem, a z tego też wynikają trendy technologiczne, w związku z czym procedura bezpieczeństwa, ona jak najbardziej jest stała w czasie, albo powiedzmy mniej zmienna niż trendy technologiczne dotyczące systemów bezpieczeństwa. Natomiast powinniśmy stale ten proces monitorować, bo po pierwsze sama procedura właśnie bezpieczeństwa obiektu może być modyfikowana z uwagi na zmieniające się trendy i dostępność narzędzi, ale też bezpieczeństwo tych procedur i tych narzędzi, czyli ich skuteczność, jest stale narażana na tak zwane cyberbezpieczeństwo, i z tym pojęciem mamy już na co dzień do czynienia, ponieważ jak nie trudno się domyślić, większość systemów, większość rozwiązań, z których dzisiaj korzystamy, ma dużą, jak nie przeważającą część software'ową w sobie zaimplementowaną, a jeżeli software to wymiana danych, jeżeli wymiana danych to internet, no i w związku z tym dostępność, potencjalna dostępność, potencjalne zagrożenie stabilności pracy tych naszych narzędzi wspomagających bezpieczeństwo obiektów na dostępy z zewnątrz. Mój przedmówca mówił o regulacji CER, natomiast z cyberbezpieczeństwem wiąże się też w naszym przypadku dyrektywa NIS, która będzie wchodziła 18 października tego roku w życie, i ona w pewien sposób reguluje nam aspekty związane z bezpieczeństwem naszych narzędzi teleinformatycznych, w związku z tym również systemów zabezpieczeń, które pracują z wykorzystaniem tych technologii. Takie zasadnicze hasła to jest integralność, poufność i bezpieczeństwo danych. Poufność chodzi o to, żebyśmy zabezpieczyli przez, dyrektywa nie mówi wprost w jaki sposób, ale jako administratorzy tych systemów, tych informacji i użytkownicy tych narzędzi powinniśmy dbać o to, żeby właśnie zabezpieczyć siebie przed dostępem niepożądanym, przed integralnością danych. Integralnością w tym sensie, że one nie powinny być w ramach przechowywania w naszych systemach modyfikowane, tak? No mamy różnego rodzaju przykłady z życia wzięte, jeśli chodzi o ingerencję w kształt danych, o jakieś fake newsy, więc tutaj również tych naszych danych takie zagadnienie dotyczy. No i też dostępność, która jest na przeciwstawnym, można powiedzieć, biegunie z poufnością, ale nie chodzi tu o dostępność dla wszystkich, tylko chodzi o to, żeby zapewnić w ramach przetwarzania tych informacji dostępność danych w momencie, kiedy one są nam potrzebne, więc to jest równie istotne, bo nie chodzi o to, żeby coś zamknąć w sejfie, do którego nie będziemy mieli dostępu w momencie, kiedy taka potrzeba zaistnieje. I tak rozszyfrowując nasze zagadnienie, ważne jest, żeby z gąszczu dostępnych możliwości, dostępnych wyborów, narzędzi podejmować świadome i najlepsze dla danej organizacji, dla danego obiektu decyzje co do wyboru systemów bezpieczeństwa, które, jak wspomniałem na początku, mają nas wspomagać w realizacji całego procesu, czyli gromadzić, przetwarzać dane, raportować, udostępniać, dystrybuować do uczestników naszego procesu.
Także myślę, że odnosząc ten dobór systemów bezpieczeństwa do aspektu związanego z cyberbezpieczeństwem, jednym z zagadnień będzie właśnie to, żeby systemy były rozwijane, czyli żeby podmiot, z którym współpracujemy w tym zakresie, dostawca naszej technologii, stale system rozwijał, modyfikował, aktualizował, żebyśmy mieli taki kontrakt na aktualizację tych oprogramowań, ponieważ system martwy to system nieskuteczny albo wręcz niebezpieczny. Dlatego rekomendujemy zawsze, żeby dbać o aktualizację swoich systemów zabezpieczeń, ich składowych, software'owych. One się w wielu obszarach niczym nie różnią od tego, co się dzieje w naszych komputerach domowych na co dzień, czy w telefonach, smartfonach, więc są też narażone na zagrożenie, na ataki, jak również po prostu najzwyczajniej w świecie ich składowe powinny być aktualizowane z uwagi na modyfikacje globalnych narzędzi informatycznych. Po prostu chodzi o zapewnienie też kompatybilności. Co do rozwiązań, o jakich dzisiaj powiemy, prezentacja nie jest zbyt długa, no to skupimy się na tych kluczowych, które nam dostarczają informacji, czyli analiza obrazu, komunikacja głosowa i na sam koniec możliwość odpowiedniego przetwarzania tych informacji. Jeśli chodzi o jeszcze początek, czyli sam system kontroli dostępu, czyli rzecz, dzięki której zabezpieczamy obiekt przed dostępem z zewnątrz. Zabezpieczamy, pan major też w jednej ze swoich prezentacji wspomniał o tym, że to zagrożenie nie zawsze musi być zewnętrzne, nie zawsze musi to być osoba, której nie znamy i która też nie zna obiektu. Bardzo często może dochodzić do sytuacji, w której właśnie jest mowa o zagrożeniu wewnętrznym, czyli osobie, która bardzo dobrze zna obiekt, ma dostęp do jego zasobów. Tutaj z pomocą też i wsparciem dla budowania skutecznych, efektywnych procedur bezpieczeństwa przychodzi na pewno system kontroli dostępu, który dobrze zaprojektowany i wdrożony pozwala nam śledzić na bieżąco miejsce przebywania danej osoby, która uprawnienia do przebywania na obiekcie ma i w związku z tym reagować lub w drugą stronę nie wpuszczać do takiego obiektu osób, które uprawnień dostępu nie powinny posiadać. Więc to jest taki pierwszy element. Kolejnym elementem będą aplikacje tak zwanej inteligentnej analizy obrazu i zarządzania obrazem wideo. One powodują, że i znowu odniosę się do jednej z prezentacji, była mowa o tym, że percepcja też osób oglądających 100-200 kamer no ma swoją granicę, tak, i to nie jest panaceum na zabezpieczenie obiektu. Takie aplikacje mają na celu właśnie inteligentną analizę obrazu, czyli my wspomagamy siebie w detekcji, w automatycznej, co ważne, detekcji incydentów, jakie mają miejsce na obiekcie czy na obszarze chronionym tymi systemami. W związku z czym możemy wyodrębniać tablice rejestracyjne, możemy tworzyć reguły ruchu, które to reguły ruchu automatycznie będą podpowiadały operatorom tudzież innym systemom, o czym zaraz powiem, że dane zdarzenie na obiekcie miało miejsce i w związku z tym do nas jako twórców scenariusza bezpieczeństwa dla danego obiektu będzie należała decyzja, co dalej z takim zdarzeniem chcemy zrobić. Natomiast możemy klasyfikować obiekty, jak wspomniałem, możemy zgromadzić statystyki o ruchu ulicznym, samochodowym, z podziałem na klasyfikację tych pojazdów, nie tylko z uwagi na to, czy to jest ciężarówka, czy samochód osobowy, czy wręcz nawet rower, ale również gromadzić informacje o kolorach. Numery rejestracyjne są pewnym standardem. Od niedawna również w sposób bardzo płynny i skuteczny można gromadzić informacje o tym, jaka jest marka pojazdu i to wszystko jest realizowane właśnie przez tego typu narzędzia i technologie. Co, jak nie trudno się domyślić, w kolejnym kroku no bardzo pomaga nam
żeby taką informację wykorzystać i przyspieszyć reakcję na znalezienie takiego pojazdu w przestrzeni publicznej. Tu mamy kolejny przykład. Przepraszam, bo technicznie, jak wspomniałem na początku, jestem już zalogowany na dwa monitory i niestety nie odtworzę teraz filmu, bo musielibyśmy się przełączyć. Nie chcę na to tracić czasu, ale film pokazujący też właśnie takie figury geometryczne, które oznaczają detekcję jakiegoś rodzaju obiektu, czy to pojazdu, czy to osoby. I w wyniku takiej detekcji tych obiektów możemy znowu definiować różnego rodzaju reguły zachowań, tak? Albo to będzie alarm, albo informacja statystyczna, czy na przykład wspierająca ewakuację obiektów, jakkolwiek. Kolejnym takim narzędziem inteligentnej analizy obrazu, który też oczywiście jest oparty o mechanizmy deep learningu, czyli na bieżąco modyfikowalne algorytmy żyjące, nie tworzone raz na zawsze, ale korzystające ze sztucznej inteligencji. To jest moduł inspekcyjny, on nam pozwala już akurat post factum, czyli w momencie, kiedy jakieś zdarzenie miało miejsce, posłużyć się takimi filtrami do tego, żeby wykryć konkretne osoby czy konkretne atrybuty z obrazu, definiując swoje własne indywidualne zapytanie, tak? Czyli na przykład interesują nas osoby z okularami, interesują nas osoby w niebieskiej bluzie, czy w czapce, czy z plecakiem, i na tej podstawie możemy bardzo szybko z archiwum, bardzo, bardzo często ogromnego, olbrzymiego archiwum z terabajtami danych, wychwycić, wyłapać informacje, które nas operacyjnie do realizacji dalszych zadań interesują. Nie można nie wspomnieć przy koordynacji różnego rodzaju sytuacji o komunikacji alarmowej. W tym przypadku mówimy o tak zwanej komunikacji interkomowej, realizowanej właśnie za pomocą tego typu rodziny urządzeń. Widzimy, że one są bardzo zróżnicowane. Nie jest to jeden rodzaj tak zwanych terminali interkomowych, tylko są one dedykowane do różnego rodzaju zastosowań. Co może dziwić, bo dzisiaj zawsze, kiedy omawiamy ten aspekt, rozmówcy pytają, po co tego typu rozwiązania, skoro mamy wszechobecne systemy komunikacji komórkowej, tak, smartfony. Natomiast no już szybko odpowiadam, dwa przykłady. Telefon komórkowy się może rozładować, to po pierwsze, po drugie możemy go nie znaleźć w stresie, w sytuacji zagrożenia. A systemy interkomowe są dedykowane do komunikacji alarmowej, więc są odporne na warunki środowiskowe, w których pracują, na akty wandalizmu również, ale też przede wszystkim realizują bardzo zrozumiałą komunikację głosową z miejsca, w którym jest prowadzona rozmowa i w którym ich instalacja została przewidziana. Czy to są na przykład kolumny SOS na peronach, peronach stacji kolejowych, czy jakieś przestrzenie publiczne, czy wreszcie elewacja budynków, wszędzie tam, gdzie komunikacja głosowa jest związana stricte z miejscem przebywania tych osób, wejścia do budynku, tego typu historie. I przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli czym jest PSIM. Tu niestety nie mam tej animacji. Jeszcze raz przepraszam za ten hochlik techniczny, natomiast PSIM jako... informacja, że zostały 4 minuty do końca, dobrze? Tak, dziękuję. Będę się stosował. PSIM jako ten system nadrzędny, bo mówiliśmy o kilku systemach sygnalizacji włamania napadu, kontroli dostępu, telewizji z elementami analityki obrazu. PSIM jest systemem integrującym wszystkie te rozwiązania. On ma na celu gromadzenie informacji ze wszystkich systemów, które przewidujemy do komunikacji, i budowanie scenariuszy w oparciu o zgromadzone informacje, czyli tak zwanej szeroko pojętej integracji tych systemów. Ja może przejdę od razu do meritum, przeminę tu kilka slajdów. Możliwości systemu są olbrzymie, ponieważ w
W zasadzie można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że nie ma żadnych limitów w zakresie informacji, jakie możemy gromadzić, przetwarzać i nimi zarządzać. Są oczywiście pewne techniczne uwarunkowania, natomiast z naszych doświadczeń wynika, że praktycznie nie ma systemu, który posiada jakiś element technologii, która pozwala też komunikować się ze światem, jaki by nie był systemem SIM integrowalny. I to pokazuje ten slajd, czyli nasz serwer poprzez interfejsy użytkowników i różne protokoły, one są prezentowane na tym slajdzie w dwóch jak gdyby obszarach, logotypach producentów konkretnych, które może się Państwu kojarzą, jak i też standardach komunikacji, protokołach, dzięki którym możemy te informacje pozyskiwać, więc na pewno każdy z posiadaczy jakichś systemów jakąś drogę komunikacji znajdzie. Bardzo ważnym elementem systemu PSIM jest integracja urządzeń ochrony przeciwpożarowej, w związku z czym też taki integrator do wymiany informacji z tego typu systemami posiadamy. Jest to urządzenie przecertyfikowane przez CNBOP, posiadające wszystkie dopuszczenia, świadectwa i krajowe oceny techniczne. Także jesteśmy w tym obszarze również gotowi do gromadzenia i przetwarzania informacji. I tutaj obrazując, jak działa platforma WinGuard, czyli PSIM, o którym dzisiaj rozmawiamy. Notabene warto rozwinąć też pojęcie PSIM. Z angielskiego to jest Physical Security Information Management, czyli zasadniczo technologia, która się bardzo mocno, ale też dobrze wpisuje w dzisiejsze nasze wystąpienia, ponieważ ona właśnie mówi o tym, jak gromadzić informacje, jak budować procedury, jak je przetwarzać, jak osiągać tego też efekty w postaci chociażby raportów. Mamy tu przykład okna takiej aplikacji, takiego standardowego, docelowego okna domyślnego. W momencie, kiedy jest zdarzenie typu alarm chociażby pożarowy, czy w naszym przypadku dzisiaj tematyką są wybuchy bombowe, wyświetla się konkretna, zdefiniowana przez nas wcześniej procedura na ekranie, ona pokazuje nam miejsce konkretnie, dokładnie wystąpienia tego zdarzenia, kamerę skorelowaną z tym zdarzeniem, oczywiście o ile została tam wcześniej zainstalowana, no i co ważne, całą procedurę, którą sobie dla naszego obiektu bezpieczeństwa czy ewakuacji, zależnie od przypadku, zdefiniowaliśmy. I tak obsłużone zdarzenie generuje nam różnego rodzaju raporty, w zależności od tego, jaki jest poziom ogólności albo precyzyjności danego zdarzenia. Tak bardzo rozbudowany bądź podstawowy będzie ten raport, ale widzimy, że raport jest w postaci nie rekordów tabeli, ale właśnie konkretnej mapki, zdarzenia wideo i też informacji tabelarycznych, kto o której godzinie, w jaki sposób aktywował albo jakie było źródło alarmu i co zostało przez operatora w wyniku obsługi takiego zdarzenia zrealizowane. W związku z czym eliminujemy również uznaniowość. I tak podsumowując, jakie są efekty wdrożeń tego typu narzędzi wspierających właśnie bezpieczeństwo? Mamy standaryzację procedur, czyli jak już je wymyślimy i wdrożymy, to wiemy, że każdy z operatorów systemu nie będzie pracował uznaniowo, tylko będzie postępował w ramach ustandaryzowanej procedury. Mamy też taką centralizację rozproszoności, czyli system może być bardzo rozproszony nawet na przestrzeni całego kraju, a zarządzany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, z jednego miejsca. Geolokalizację, czyli wszystkie służby, ewentualnie interesariusze danego procesu mogą też być zlokalizowani na mapie. Oczywiście pełne bezpieczeństwo, czyli wszystkie dane są szyfrowane. No i te rozbudowane raporty, bo tak jak mówiliśmy, chcemy wiedzieć o tym, że operator naszego systemu bezpieczeństwa zareagował w sposób odpowiedni. Nie zawsze to musi być zagrożenie wybuchem, często może być pożar, jakieś zalania, inne tego typu zagrożenia, które oczywiście też warto w odpowiedni sposób zabezpieczyć i na nie reagować. Jeśli chodzi o... musimy kończyć już, przepraszamy. Już dosłownie pół minutki, jeśli mogę prosić o wyrozumiałość. Jeśli chodzi o referencje, to tylko końcowo powiem, że te doświadczenia, o których rozmawialiśmy i wdrożenie naszych rozwiązań w zasadzie we wszystkich możliwych typach obiektów
więc bardzo zapraszamy do tego, żeby z nami współpracować, zadawać pytania. Dzielimy się również wiedzą, tak jak pan major wspomniał o swojej organizacji. Do tego celu mamy przygotowane odpowiednie narzędzia, więc zapraszamy do kontaktu, do zadawania pytań. Jeżeli były jakieś pytania na czacie, to też bym prosił, panie majorze, o przesłanie tych pytań. Ja postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć i zachęcam do współpracy. Super, dziękujemy bardzo. Słuchajcie, było mocno merytorycznie, tak jak zresztą zawsze z CC Partners. Ja powiem tak tytułem komentarza w kontekście współpracy z tymi rozwiązaniami technicznymi, szczególnie z tym systemem typu PSIM, że współpracujemy z CC Partners w tym znaczeniu, że faktycznie jesteśmy w stanie napisać procedury dla obiektu, dla organizacji, natomiast włączyć to oczywiście, i to już rola CC Partners, włącza to w system, projektuje na tym systemie, żeby operatorom się pracowało na tych procedurach przez nas wykonanych sprawnie i dobrze. No i taka synergia tych działań przynosi określony rezultat, więc my mocno rekomendujemy ten profesjonalizm. Sprawdziliśmy to w kilku scenariuszach działań w określonych konkretnych obiektach i to faktycznie przynosi rezultat. Słuchajcie, ręcznie nie jesteśmy w stanie, uwierzcie mi, nie jesteśmy w stanie cofnąć się w czasie, nie jesteśmy w stanie wyłączyć pewnych stref, nie jesteśmy w stanie tego zrobić w jednego czy dwóch pracowników centrum monitorowania. Tutaj dzięki takim rozwiązaniom jesteśmy w stanie tutaj naprawdę zarządzać w tej sytuacji kryzysowej na wyższym, dużo, dużo poziomie. Także dziękujemy bardzo, panie Jakubie, za ten content. Z panem Jakubem się jeszcze za chwilę będziemy widzieli w naszej debacie, także jak macie jakieś pytania, to proszę piszcie i zadamy panu Jakubowi. Natomiast proszę o udostępnienie ekranu. Ja przedstawiam już wam ostatni mój moduł, czyli przygotowanie i prowadzenie szkoleń z reagowania na zamachy bombowe. No, szkoleniami się zajmujemy od wielu, wielu lat. Oczywiście oceniamy wrażliwość, budujemy, procedujemy audyty, plany ochrony i tak dalej, ale szkolenia to jest to, co robią nasi trenerzy typu właśnie Marek i inni. I o tych szkoleniach chciałem tutaj z wami też kilka zdań przerozmawiać. Po pierwsze, słuchajcie, czym może skutkować bagatelizacja tego obszaru? Jakie trudności i problemy wy napotykacie w szkoleniach? To już trochę napisaliście. Wiem, że są problemy z pieniędzmi, wiem, że jest problem w przekonaniu zarządzających, żeby dedykować czas na to, żeby pracownik brał udział w szkoleniu. Zatem oczywiście zawsze znajdzie się usprawiedliwienie, ale dzisiaj też powiedzieliśmy sobie o wielu drogach, jak trafić do tych zarządzających, jak zbudować ich świadomość. To jest do zrobienia. Słuchajcie, chcę rozpocząć ten krótki moduł 10-minutowy od filmu ze zdarzenia we Wrocławiu. Prośba o odpalenie. Odpalenie to nie jest dobre słowo w trakcie dzisiejszego szkolenia, ale mamy tutaj materiał właśnie z zamachu we Wrocławiu, 2016 rok. Student kierunku chemii, drugi, trzeci rok studiów, wnosi do autobusu torbę w żółtej reklamówce, znaczy torbę w żółtej reklamówce, torbę żółtą, reklamową, a w torbie urządzenie wybuchowe skonstruowane na wzór tego, które wybuchało w Bostonie, zresztą dwukrotnie. Kasuje bilet, widzicie kaptur, okulary, czy on się zachowuje jakoś tam dziwnie, podejrzanie? No pewnie jakbyśmy teraz byli po tym naszym luksusowym szkoleniu, byście zwrócili uwagę na jego zachowanie. Tutaj proszę o przyspieszenie tej jego podróży trochę, bo nie będziemy tutaj z nim spędzać w tym autobusie. Tak jeszcze chwilę. Teraz autobus się zatrzymał, widzicie? I on się tam rozgląda. Widzicie, że autobus jest pełny ludzi. Eksperyment po tym zdarzeniu pokazał, że
no byłoby kilkanaście osób śmiertelnych, wiele osób rannych. No mielibyśmy, gdyby wybuchło to urządzenie w autobusie, doszłoby naprawdę do wielkich strat. W pewnym momencie ten młody człowiek, widzicie, że wychodzi, autobus gdzieś tam odjeżdża, sprawca się tam gdzieś przenosi. I oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na tą sytuację, to tutaj możemy zidentyfikować już konkretne błędy, które zostały popełnione. On wysiada, słuchajcie, co się dzieje wtedy. Wtedy kobieta, która jest właścicielką wózka, pod który on podsunął ten pakunek, ona zwraca się do kierowcy, idzie do tego kierowcy, mówi: panie kierowco, młody człowiek zachował się dziwnie, zostawił torbę. Kierowca mówi do niej: niech pani weźmie tą torbę, przyniesie do mnie, postawi na przednim siedzeniu. Ona wykonuje to polecenie, on wynosi, po zatrzymaniu się na przystanku, wynosi tą torbę na zewnątrz. Dochodzi wtedy do szybkiego spalania, nie do wybuchu, ponieważ ładunek, urządzenie zostało źle skonstruowane. Słuchajcie, kto popełnił błędy w tym zdarzeniu, napiszcie oczywiście ci, co byli na naszych szkoleniach, ich odpowiedź będzie prawidłowa, ale też chciałbym, żebyście spróbowali zidentyfikować, kto tutaj te błędy popełnił. Przerozmawiamy to sobie. Już czytam, co kierowca. Dobra, piszcie. Wszyscy zamknąć drzwi, na drugim miejscu kobieta i tak dalej. Dobra, super. Słuchajcie, jesteśmy na module związanym ze szkoleniami, zatem oczywiście już po tym pierwszym, po spotkaniu z Markiem, ze mną i tak dalej, zresztą sami to też wiecie, absolutnie niczego nie dotykamy, nie wynosimy, nie przenosimy i tak dalej. Absolutnie tutaj kobieta zachowała się w pierwszym momencie właściwie, w drugim momencie można powiedzieć też właściwie, ponieważ wykonała polecenie lidera bezpieczeństwa. Lider bezpieczeństwa zachował się niewłaściwie, ponieważ po pierwsze wydał złe polecenie, po drugie wyniósł ładunek na zewnątrz. Natomiast dlaczego on to zrobił? Prawdopodobnie dlatego, że był niewyszkolony, czyli błąd popełnili ci, którzy nie wyszkolili tego kierowcy. Oczywiście student, bo źle skonstruował urządzenie wybuchowe. Zobaczcie, ile winnych w jednym zdarzeniu, ale my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, że należy szkolić. I co zrobić, żeby wyszkolić wszystkich w organizacji? Bo to, że wy dzisiaj przyszliście na szkolenie, super. To, że pojedziecie na szkolenie, też super. To, że my jedziemy do organizacji, robimy szkolenie, też ekstra. Ale pytanie, co zrobić, żeby przeszkolić 1000, 2000 ludzi w jednej organizacji? Na to pytanie odpowiedź jest prosta. Przeprowadzić to w formule online. A jak to zrobić w formule online? Trzeba zrobić to szkolenie mega interaktywnie, mega zachęcająco. Nie zaburza wtedy to rytmu pracy organizacji. Każdy je może zrobić. To szkolenie może być 30-minutowe, nawet krócej. Zawrzeć tam największe, najważniejsze elementy, ale zrobić to w formie atrakcyjnej dla tego, kto przechodzi to szkolenie. Inaczej się to absolutnie nie uda. My, słuchajcie, ze szkoleniami online weszliśmy w COVID-zie. I to był trudny czas dla branży szkoleniowej i dla naszej branży też. Siedzieliśmy, myśleliśmy, stwierdziliśmy: dobra, robimy szkolenie online, robimy swoją platformę, zrobiliśmy, ale nasze założenie było takie: zrobimy platformę, która będzie ultra profesjonalna, że to nie będzie tylko takie szkolenie na YouTubie, że gada głowa tylko i tak dalej, to jest smutne szkolenie. Zainwestowaliśmy duże środki, wykupiliśmy oprogramowania i tak dalej, budujemy to wszystko w interaktywnej formule, kręcimy do tego dedykowane filmy i wkładamy to po to, żeby te szkolenia były ogólnodostępne dla każdego. Jeżeli ktoś chce się przeszkolić z czegoś tam, to za 3 dychy, za 4 kupi szkolenie i ma, jest przeszkolony z konkretnej tematyki. To jest do zrobienia, tylko tak jak mówię, trzeba to zrobić w odpowiedniej jakości, czyli warunki interaktywności właśnie, filmiki, testy, elementy grywalizacji, komentarze lektora, to wszystko, żeby nam zadziałało, no trzeba to po prostu na to poświęcić trochę czasu, zrobić to w sposób profesjonalny. To, co my robimy jeszcze, to my takie szkolenia robimy dla organizacji, czyli jest organizacja, co ma 1000, 2000 ludzi, i też wam, jeżeli sami tego nie możecie zrobić, to ktoś wam to może zrobić, ale czasami też sami możecie takie szkolenie sobie zrobić dla organizacji.
Czyli nagrywacie filmy w waszym środowisku, na waszym obiekcie, krótkie, 10, 20, 50 sekundowe, wkładacie to do platformy, robicie elementy grywalizacji, komentarze i tak dalej i wasi pracownicy, te 2000 ludzi przechodzi. I to jest konkret, słuchajcie. I to jest jak najbardziej do zrobienia. Moje pytanie do was, potrzebuję tutaj ochotnika, ochotniczkę, tak, żeby nie było, do przejścia ze mną takiego krótkiego modułu, 5 slajdów szkolenia z zamachów bombowych, prośba o zgłoszenie się osoby, wtedy jak taka osoba się zgłosi, to włączymy jej mikrofon i tutaj dołączy do nas, do spotkania i będzie mogła wygrać prestiżową nagrodę, czyli moją książkę na przykład. Patrzymy tutaj na czacie, czy ktoś się zgłasza. Pani Katarzyna napisała, że świetnie przygotowuje i nikt się jeszcze nie zgłosił. Słuchajcie, śmiało, kto chce wziąć udział w naszym szkoleniu, odpowiada, ja będę pomagał oczywiście. Dalej czekamy. Dalej. Mamy. Robert Zawadzki, Łukasz Rościszewski, dajmy szansę innym jeszcze. No, piszcie, śmiało. Dobrze, dobra. Idziemy na pierwszego, pan Łukasz. Łukaszu, zapraszam. Łukaszowi proszę podłączyć tutaj, dać możliwość wypowiadania się. Łukasz, jesteś z nami? Dzień dobry. Halo, Łukasz. Włącz sobie mikrofon, proszę, u siebie. Nie słyszę Łukasza, nie wiem, czy wy słyszycie, ja nie słyszę. Nie słyszycie. Dobra, prosimy kolejną osobę. Dziękujemy, Łukaszu, no niestety nie słychać ciebie. Drugi w kolejności był pan Marek Tabaka. Robert Zawadzki był drugi. Robert Zawadzki, zapraszamy pana Roberta. Prosimy mu udostępnić kamerę. Robert Zawadzki, nadano uprawnienie do mikrofonu. Robert, jesteś z nami? Trzeba włączyć sobie tam też mikrofonik u siebie. Nic nie słyszymy. Już, włączone. O, jest. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, witam. Włączę. Dzień dobry, Robercie, o, nawet kamera jest, super. Dzień dobry. Robert, jedziemy, jesteś gotowy? Jak tak, milionera. Poproszę. Dobra, dziękujemy ci, że się zgodziłeś, jedziemy. Słuchajcie, obejrzyj film o ładunkach wybuchowych i teraz tutaj wam oczywiście chcemy pokazać, że w czasie takiego szkolenia też nagrywamy filmiki. Ten filmik można sobie obejrzeć z Markiem. One są różne, tu reagujemy na zamachy, pokazujemy różne rzeczy, ale są też elementy takiego zapoznania się, czyli jak na przykład jest zbudowane urządzenie i tak dalej, czyli jak mówimy, ja tutaj w tle też mówię coś i wtedy osoba może sobie powchodzić, popatrzeć i tak dalej. Wreszcie mamy jakieś podziały, też możemy sobie o tym poczytać, no i wreszcie mamy elementy strefy zagrożeń. Zobaczcie, pokazane na konkretnej lokalizacji. Jeżeli jesteśmy dla na przykład zakładu przemysłowego w tej lokalizacji, to pokazujemy, jak wyglądają te strefy. Pracownicy już widzą, przy jakim wybuchu, jak daleko muszą się oddalić. Także to jest konkret. No i teraz, Robert, do ciebie pytanie, co zaznaczamy tutaj? Jakie materiały mogą zostać wykorzystane do budowy urządzenia wybuchowego? Mów pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Ja wszystko zaznaczam, co powiesz. Na pewno materiały samozapalne mogą być wykorzystane. Tak. Materiały dalej zakaźne także, no bo przy takiej wybuchu gazy jak najbardziej tak. No sarin był przecież też metrze to. Tak, dalej. Też mogą być różne materiały, przedmioty niebezpieczne. Dalej. Ciekłe, zapalne jak najbardziej. Super. Żrące też. Tak jest, dalej. Stałe, zapalne też oczywiście. Super. Utleniające jak najbardziej tak. Świetnie. Trujące jak najbardziej tak, to już wspominałem ten sarin. Jak najbardziej tak zwane brudne bomby. Oczywiście przedmioty wybuchowe, no i natlenki organiczne, no to też. No. Super, sprawdzamy odpowiedź. Robert jest rewelacyjny, wielkie brawka dla Roberta tutaj. Idziemy dalej, kontynuujemy kurs.
I teraz tak, wskaż przedmioty, które mogą się wydawać podejrzane w porcie lotniczym. I tutaj wklejamy zazwyczaj zdjęcie organizacji. No i co, Robert, tutaj widzimy? No przede wszystkim te bagaże, te torby. Tutaj ta torba na siedzeniu właśnie to. Tutaj tak? Na kolejna właśnie przy siedzeniu. No i tam dalej też są podejrzane. Dobra, sprawdzamy. Słuchajcie, mamy. Jeżeli zauważysz plecak, torbę, inny przedmiot, to masz się tak i tak zachować. Czyli komentarz do tego. Dopasowujemy. Podejrzane rzeczy. Do czego to dopasować? Podejrzane osoby do czego? No to szybkie oddalanie się od pozostawionego bagażu. Osoba latem według też i właśnie ta gruby płaszcz to też będzie do osoby. Podejrzane zachowanie to będzie... Płaszcz, no właśnie. Tutaj podejrzane zachowanie to szybkie oddalanie się. No i oczywiście pakunek ukryty w nietypowym miejscu. Super, czyli pamiętamy o tym 3P, tak? Czyli podejrzane osoby, przedmioty, podejrzane zachowania. Super, sprawdzamy odpowiedzi, jest rewelacja i wytłumaczenie od razu. Jedziemy dalej. Test wiedzy. Jedziemy. Test wiedzy, przeniesienie ładunku wybuchowego w bezpieczne miejsce. To, którą odpowiedź mam zaznaczyć? No oczywiście żadna z odpowiedzi. Nie wolno przenosić, nie wolno dotykać. Jedziemy dalej. Kilka zamachów w krótkich odstępach czasu na tym samym obszarze to? Symultaniczny, informacja wyprzedzająca, sekwencyjny czy natychmiastowy? Sekwencyjny, ja bym zaznaczył. Świetnie, Robert. Wydaje mi się, że dobrze, ale sprawdzimy na koniec. Mhm. Na model 3P, ten, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, składają się takie elementy jak pomóż, przetrwaj, przeżyj, podejrzane osoby, podejrzane paczki, podejrzane przedmioty, pokonaj strach, przeżyj, poinformuj, podejrzane osoby, podejrzane zachowania, podejrzane przedmioty i pojazdy. No to raczej to ostatnie bym zaznaczył, nie? Dobra, super. Egzotermiczność reakcji to cecha odnosząca się do skażenia, biologii, wybuchu w kontekście... ciepła tutaj będzie. Dobra, super. Idziemy dalej. Ostatnie pytanie, tego nie było. I ciekawy jestem twojej odpowiedzi, o tym dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale o tym rozmawiamy na naszych szkoleniach już takich dla administratorów obiektów. Pojęcie skrótu UPN to ukryty, podejrzany, niedostępny, uciekaj, przeżyj, nie oglądaj, ukryty i podejrzany, nietypowy, uciekaj, przetrwaj, negocjuj. Co byś zaznaczył? Ukryty, podejrzany, nietypowy bym zaznaczył. Robert, jesteś rewelacyjny prawdopodobnie, ale sprawdzamy. Poprawiasz coś, czy sprawdzamy? Nie, sprawdzamy. Ja zawsze od razu, jak zapewniam, pyk. 100%. Wielkie brawa. Dziękujemy ci, Robert. To była wielka przyjemność z tobą się spotkać na żywo, na kamerce. Takie rzeczy też robimy, słuchajcie, w Safety Project. Także dziękujemy, Robert. Książka mojego autorstwa. Wybierz sobie, którą chcesz. Wyślemy tobie do domu. Słuchajcie, idziemy dalej. Wielkie brawka. Warunki tej interaktywności, tak jak powiedziałem, musimy to zrobić w sposób mega ciekawy i wtedy się uda. Oczywiście szkolenia praktyczne są ultra mega skuteczne, mają swoje ograniczenia, nie przeszkolimy wszystkich osób na raz, są trochę bardziej kosztowne, my to robimy w różnych scenariuszach, mamy duży wskaźnik satysfakcji, a co więcej, dajemy gwarancję satysfakcji, czyli po szkoleniu praktycznym, jak ponad połowa uczestników w naszej ankiecie stwierdzi, że szkolenie było do niczego, to zwracamy pieniądze za szkolenie. To jest coś, na co możemy sobie pozwolić, bo jesteśmy pewni naszej jakości szkoleń praktycznych i życzę Wam, żebyście takie szkolenia prowadzili, takie zamawiali, spotykali się tylko z takimi trenerami, żebyście po szkoleniach mieli dużą satysfakcję, bo to daje w dwie strony super emocje. Zwracajcie uwagę, jak będziecie wybierali szkoleniowców na te ważne elementy, na łączenie nauki, praktyki, na bezpieczeństwo, na uprawnienia trenerów, na doświadczenie metodyczne, to jest bardzo ważne, jeżeli na referencje oczywiście, jeżeli to wszystko połączycie, będziecie mieli fajnego szkoleniowca, fajną usługę zamówioną i z pewnością przełoży się to na waszą odporność obiektu na zamachy. Także o tym pamiętajcie. Słuchajcie, w kontekście szkoleń, pierwszy Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych, wejście za free, jeżeli tak jak tutaj jest 500 osób, w tej chwili już pod koniec ponad, i jeżeli wy stwierdzacie, że nie dostaniecie środków na szkolenie, to przyjeżdżajcie na Securex
za darmo. Rejestrujcie się w tej chwili na stronie Securexu. Mamy już też tam ponad 1000 osób zapisanych na to wydarzenie. 3 dni w fajnym środowisku pospędzamy. Pamiętajcie, wydarzenie najbardziej inspirujący event w Łodzi w maju, 9-10 maja, za chwilę 1 marca rozpoczynamy już zapisy na to wydarzenie. No naprawdę będzie mocno prestiżowo i też Was zachęcam do tego majowego udziału. Słuchajcie, za chwilę stracę głos powoli od tego mojego gadania dzisiaj do Was, ale mam wrażenie, że jest dobrze, że jest dobrze, że idziemy w kierunku dobrego szkolenia, że Wy wyciągnęliście już z tego bardzo dużo, ale zostajemy dalej, słuchajcie, bo za chwilę rozpoczynamy debatę. Dziękuję za udostępnianie ekranu i naszą debatę ekspercką poprowadzimy w takim układzie, już sekundę tylko, ja sobie tutaj muszę naszych prelegentów i zapraszam do nas. Marcin Pyclik, Polska Izba Ochrony. Marcin, prezes Polskiej Izby, współpracujemy od wielu, wielu lat, ekspert, praktyk, doświadczony człowiek. Zapraszamy, Marcin, do nas. Maciej Solski, Centrum Ratownictwa, nasz partner, a Maciek, mega ultra praktyk, więc tak samo, Maćku, zapraszamy do nas. I Jakub, CC Partners, Szyszka, dołącz, Jakub, do nas i mam nadzieję, że już wszyscy jesteśmy tutaj. Dobrze, już wracam do Was. Widzę tutaj Jakuba. Czekamy na kolejne osoby. Jest Maciek. Brakuje nam jeszcze tutaj Marcina Pyclika. Jest z nami. Albo czy będzie, czy nie będzie. Czy coś wiemy. Dobra. Słuchajcie. O, tu już piszą. Katarzyna pisze. Centrum Ratownictwa. Fantastyczne szkolenia z pierwszej pomocy. Nie wierzę. Ja oczywiście też, słuchajcie. Tak, KPP robiłem. Do której szkolenie? Do 14 dzisiaj walczymy, słuchajcie, krótka debata. Zaczynamy od Maćka. Maćku, jak już mówiłem, że macie super szkolenia z pierwszej pomocy, oczywiście nie zadam Ci pytania dlaczego, ale powiedz mi... Ja powiem. Powiedz mi, bo wspominałem, jak ważne jest wyposażenie, jak ważna jest pierwsza pomoc w zamachach bombowych. Ty jesteś ekspertem, ty jesteś specjalistą. Powiedz takich 5 najważniejszych, powiedzmy, elementów, które są istotne w udzielaniu pierwszej pomocy przy zamachach bombowych. To jest pewna specyfika zdarzenia. Na co zwracam, co będziecie robić jako ratownicy przede wszystkim? Być może to będzie zdarzenie masowe i tak dalej. Chciałbym, żebyś od tego zaczął i nie rób takich min, bo ja wiem, że ty wiesz. Witam Was bardzo serdecznie wszystkim, witam wszystkich uczestników, którzy przyszli nas posłuchać. Pan Major jak zwykle potrafi w dobre tony wejść, czyli mówi o doświadczeniu w ratowaniu w zamachach bombowych i pyta o to polskiego paramedyka. No na szczęście jakby doświadczeń nie mam żadnych praktycznych. Jakby pokazałeś jedyne zajście, które miało miejsce na terenie miasta, w którym większość życia zawodowo spełniłem, czyli we Wrocławiu spędziłem. Więc mogę to powiedzieć, co robimy ze szkoleń, albo co robimy z doświadczenia, albo przede wszystkim jakie są dobre praktyki na świecie. Czyli co, czyli to trzecie, o czym warto pamiętać. Wszystko. Tak, dobre praktyki mówią, że przede wszystkim dobry ratownik to żywy ratownik, czyli pierwsza pomoc na polu walki, tak to nazwijmy, czy w miejscu zamachu terrorystycznego, w którym nic nie wiemy, w którym nie ma służb mundurowych dedykowanych do zabezpieczenia tego miejsca zdarzenia. W systemach ratowniczych na świecie, w tym naszym, który się również buduje, mówimy o tym, że no, zostań na zewnątrz. Pierwszą służbą, która w Polsce reaguje, jest z reguły Państwowa Straż Pożarna i ona jest od zabezpieczenia większości zdarzeń. Jak wiemy, w chwili obecnej nie ma jasno dedykowanej służby, która ma wszystkie narzędzia, czyli i wiedzę, i sprzęt, i kompetencje, i prawo, żeby zadziałać przy zamachach terrorystycznych, chociaż wiem, że mogę wywołać w tym jakąś dyskusję i kij w mrowisko wsadzić. Niemniej jednak doskonale wiemy, że nie ma takiej jednostki dedykowanej konkretnie działaniom medycznym w zagrożeniu terrorystycznym. Jakby nie istnieje nic takiego jasno współpracujące z systemem. Stąd pierwsze to przede wszystkim przeżyć, czyli upewnić się, że możemy tam wejść. Decydują o tym służby inne, nie my, czyli jeżeli policja wpuści nas na miejsce takiego zdarzenia, dopiero możemy podjąć te czynności, jeżeli chodzi o służby zawodowe. Natomiast idąc raczej do poziomu naszych słuchaczy, czyli do pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, tam gdzie
Zakładamy, że doszło do tego zamachu i zostały ofiary na miejscu zdarzenia i my musimy tym ofiarom pomagać, to pamiętajcie, że najistotniejsze, szczególnie w sytuacji, kiedy osoby, którym udzielacie tych pomocy, pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, są osobami posiadającymi urazy, czyli stany zagrożenia życia wynikające z urazu, czyli krwotoki prawdopodobnie, to tutaj determinuje czas. To jest jeden jedyny czynnik, jakby, który każda kolejna sekunda zabiera nam każdy kolejny procent szansy na uratowanie. Maćku, to pytanie od razu do ciebie. Czy jeżeli to pomówisz właśnie ten czas, to czy jeżeli mamy dwa rozwiązania, czyli albo kupujemy opaskę uciskową, czy jakiś tam sprzęt podstawowy i szkolimy, nie wiem, osoby, które otwierają przesyłki, bo dla nas jest to wynika z analizy ryzyka, że te osoby mogą, powiedzmy, coś takiego otworzyć, czy stwierdzamy, nie, nie będziemy ich szkolić, lepiej, żeby to zrobił ratownik, który jest pracownikiem ochrony, on w ciągu kilku minut przybędzie, więc szkoda czasu nam na szkolenie pani, która otwiera pocztę. Mamy przecież pracowników ochrony, więc oni nam tutaj temat załatwią. Które rozwiązanie, jeżeli mamy możliwości, byłoby lepsze? To i to, czy to jedno, drugie, jak? Oceną ryzyka się nie zajmuję, więc odpowiadając, w tym sensie oceną ryzyka zamachu terrorystycznego się nie zajmuję. Ja się mogę zająć oceną ryzyka z wystąpienia zdarzenia medycznego i szans na jego przeżycie. Jeśli dojdzie do masywnego krwotoku związanego z amputacją jednej z kończyn, czasu mamy nie więcej niż 120 do 180 sekund na skuteczną reakcję. No to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy nawet, przepraszam, Usain Bolt albo inny sprinter będący na ochronie 2 kilometry dalej jest w stanie dotrzeć do naszego poszkodowanego z apteczką, zlokalizować go i udzielić mu świadczeń zdrowotnych 120 sekund. Nie, nie jest. Albo nasz pracownik, u którego wskazujemy, że ryzyko wystąpienia tego zdarzenia ma sprzęt ochrony osobistej, jest z niego wyposażony, albo go nie ma. I w sytuacji kryzysowej, słuchajcie, przepraszam, że to powiem tutaj, żadne legendy o paskach od spodni, pończochach, majtkach, gumek od majtek. Proszę was, jakby jesteśmy profesjonalistami, uczymy się profesjonalnie udzielać tej pomocy i nie dlatego, że mamy interesy w firmach, które sprzedają ten sprzęt, ale między innymi dlatego, że konflikt zbrojny w Ukrainie jasno i wyraźnie nam pokazał. Przeżywają na polu walki tirani żołnierze, którzy mają udzielone te świadczenia zdrowotne już w tej strefie zero w sposób profesjonalny, czyli przez profesjonalnych medyków, przez przeszkolony personel i profesjonalnym sprzętem. Improwizowane opaski to jest relikt PRL-u i to naprawdę, wybaczcie mi, przepraszam, to nie działa. Okej, ale jest jednak taka wola i my na szkoleniach bardzo często spotykamy się, jak robimy szkolenia na stazach czy na opatrunkach izraelskich i tak dalej, to jest takie przekonanie Avengersów z urzędów, z obiektów i tak dalej. No my tu paskiem, sznurkiem, ja tam widziałem, ja zrobię i tak dalej. Czy generalnie mówimy kategorycznie nie takim praktykom? No ale w sumie Maciek, jeżeli nie ma innego wyjścia i nie mamy, no to działamy, prawda? Ale tak jak powiedziałeś, jeżeli mamy wybór, to czemu nie wydać 100 zł i nie wyposażyć się? Chodzi o to przygotowanie. Ja przepraszam, że to podsumuję, tak? Jakby podsumowując, nam chodzi o to, żeby się do tego przygotować w 100%. Żeby nie było wątpliwości do tego, jak tego sprzętu użyć. Jeżeli mamy wybór, to przygotowujemy tego pracownika. Ja nie dyskutujemy, słuchajcie, o sytuacji, w której my nie mamy wyboru i sytuacja jest nagła, czyli nikt tego nie zaprojektował, nikt tego nie przewidział, nikt nie był w stanie domyśleć się, że tutaj akurat będzie potrzebny taki sprzęt. Wtedy rzeczywiście robimy, co możemy. Natomiast jeżeli my mamy prawo zadecydować wcześniej odpowiednio i przygotować pracownika, choćby ochrony fizycznej, przepraszam, że kolokwialnie użyję słowa ochroniarz, tak jak ja to rozumiem, to on powinien mieć przy sobie opaskę uciskową. I my nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni, że pracownik chroniący obiekt został postrzelony bądź dźgnięty nożem. No to, tak jakby zaskoczonym, że w karetce pogotowia ktoś nam zakrwawił podłogę i myśmy tego nie przewidzieli. No, to oznacza, że było złe planowanie, czyli zostały zaplanowane błędy i ktoś błędnie przeprowadził analizę ryzyka. Maćku, tutaj od razu takie na szybko pytanie, takie techniczne. Ja wiem, że tutaj nie chodzi o producentów, ale czy... Tutaj pytają osoby, czy kupując opaskę, to taką na AliExpress za dwie dychy można, czy to musi być za stówę, za dwie, czy jakoś robi cenę, czy konkretny produkt? Badania robią cenę. Badania, jeszcze raz. Szukać produktów, które mają wiarygodne badania, tylko o to chodzi. Chodzi o wytrzymałość. Słuchajcie, pamiętajcie, że w większości przypadków opaski uciskowe, ja wiem, że zaraz zburzę mur, są produkowane z założenia jednorazowo. Nikt nie zakłada, że ta opaska poddana takiej ogromnej sile ucisku, zakrwawiona w błocie, poddana temperaturze, poddana często deszcz, zimno, ciepło, być może godzinę, półtorej, dwie w transporcie, ocierana, gdzieś dużo wcześniej jeszcze przechowywana, nie wiadomo w jakich warunkach,
nikt nie zakłada, że ktoś ją wypierze potem w persilu w pralce automatycznie i rozwiesza na suszarce i ponownie pakuje do użycia. I jeżeli chodzi o opaski europejskie, które, bo ja rozumiem, o co jest konflikt, ten konflikt w internecie, szczególnie czy wśród ludzi udzielających tych świadczeń zdrowotnych ratowników, jest ogromny, ponieważ było podejrzenie, że producenci wykorzystali moment wojny, żeby zarobić. Ja nie jestem jakby tak głęboko w interesach, więc nie będę się wypowiadał, zajmował strony. Jedno, co jest pewne, my jako medycy sugerujemy użycie sprzętu przebadanego, ponieważ mamy gwarancję tego, że tam były wykonywane próby. Co do sprzętu nieznanego pochodzenia, gdzie ja nie mam nawet certyfikatu, to nie chodzi o to, że my, nie wiem, wątpimy w to, że opaska za dwie dychy może być dobra. Ona być może działa, ale super, no to w takim razie poprośmy kogoś, żeby na terenie Polski wziął jednostkę notyfikowaną, wykupił ich 2000, czy 3, czy 5, przetestował i wydał ten opis. No ale wtedy już prawdopodobnie ta cena niestety urośnie 2-3-krotnie, no bo ktoś musi ponieść koszty tego badania całego. I to jest kluczowe. Jakby ja nie neguję jakości produktów z Chin, nie jestem specem od produkcji, więc nie będę teraz zajmował też wszystkim czasu tymi tematami. Kryterium doboru są badania, które nam mówią o tym, że dana opaska była zbadana i działa na to, co chcemy ją wykorzystać. Mhm. Tutaj pojawił się wątek SafeTechu. Robimy wspólnie SafeTech w tym roku, czyli łączymy udzielanie pierwszej pomocy i reagowanie na zamachy i TC3 i wszystko razem. Będzie mocno dynamicznie, 20 stacji w pierwszy dzień. Maćku, my tam właśnie też między innymi stazy, tamowanie masywnych krwotoków i tak dalej, ale powiedz mi, co wyjątkowego, jaka jest ta wartość taka niesamowita, ta, jeżeli miałbyś powiedzieć, że okej, przyjecie nie dlatego, że tutaj chodzi o, mówiąc wprost, biznes, ale generalnie wchodzi mi o uczestnika. Jaką on wyniesie z tych dwóch dni wartość, twoim zdaniem, jako też organizatora, pomysłodawcy, scenografa tego wszystkiego? No? No przede wszystkim będzie miał okazję mnie spotkać osobiście. To jest najbardziej cenna wartość. A tak naprawdę... I z tego, co wiem, można będzie dotykać trenerów. Nie poszedłbym tak daleko, no chyba, że po południu. Wiesz co, ja przede wszystkim chciałbym wszystkich zaprosić z jednego bardzo ważnego powodu. Znaczy my jesteśmy w takim bardzo zwrotnym punkcie i nie tylko, myślę, w ratownictwie medycznym, ale w ogóle ogólnie w pierwszej pomocy w Polsce i mamy okazję ją tworzyć wszyscy. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, że takie górnolotne, natomiast moim marzeniem po takim forum jest w bardzo krótkim czasie i chciałbym między innymi dlatego was wszystkich zaprosić, wydanie bardzo prostej publikacji, w której podsumujemy porady. Porady z tego, jak przygotować swój mały kącik, swoje małe miejsce pracy na zabezpieczenie w pierwszą pomoc, na zabezpieczenie w działania przeciw działaniom terrorystycznym, przeciw zamachom bombowym, czyli takie dobre praktyki, bo do tej pory jakby my jako medycy, ty też Jarku i twój zespół zwróciliście uwagę, że no, mamy publikacje bardzo duże, też lubimy je produkować sami, ja też lubię dużo pisać. Niemniej jednak czasami brakuje takiego małego podręcznika, w którym byśmy podsumowali i naszym marzeniem jest, żeby po tym forum też dać takie narzędzie każdemu, kto na tym forum będzie i po spotkaniu tych wszystkich praktyków powiedzieć, słuchajcie, odsyłamy do dużych książek, ale tutaj dajemy wam parę takich prostych porad. Czyli oprócz tego, że się czegoś możecie nauczyć, to przede wszystkim będziecie uczestnikami dyskusji o tym, jak ta pierwsza pomoc powinna w najbliższym czasie wyglądać. Tak, tym bardziej, że no właśnie chcemy, przynajmniej na tym nam mocno zależy, włączyć ten różnorodny potencjał do budowania tego poradnika, bo to jest ten drugi dzień, żebyśmy przedyskutowali, żeby każdy miał prawo głosu, żeby mógł się odezwać i tak dalej, więc wartość dodana, no a niewątpliwie dołączenie do zespołu Centrum Ratownictwa Safety Project, możliwość podotykania trenerów z centrum, bo Safety Project absolutnie nie. To jest argument, który mnie przekonałeś w pierwszej kolejności. Maćku, za chwilę do ciebie wracam. Jest z nami też Marcin Pyslik, prezes Polskiej Izby Ochrony. Ja tutaj mówiłem, że ta wartość właśnie z... Marcin, bardzo ciebie w tle słychać, coś głośno jest. Może okno trzeba zamknąć, jakiś ruch drogowy czy jakiś... Ale nic, jakoś przetrwamy. W każdym razie... Okno mam zamknięte, mam ciszę, więc nie powinno być nic słychać, chyba że coś sprzętowo jest. Tak. W każdym razie, pytanie, Marcin, do ciebie, bo ja już mówiłem tutaj o twoim doświadczeniu i praktycznym i kierowania instytucją, która zrzesza instytucje ochrony, no mocno stoi się na straży profesjonalizmu polskiej branży ochrony i to jest super. Więc powiedz nam, i naszym uczestnikom,
Jak pracownicy ochrony konkretnie mogą wpływać na budowanie odporności na zamachy bombowe w organizacji, w obiektach, w przestrzeniach publicznych i tak dalej? Tutaj pan Rafał pisze, że szumidła trzeba wyłączyć, wtedy się nie będzie szumić. No, ale tak, bardzo dziękuję, witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy mnie dobrze słychać w tej chwili, czy dalej jest ten problem? Jest okej, masz szumidło, ale to tylko znaczy, że nagrywamy. Dobrze. Szumidła wyłączyłem, bo faktycznie były włączone, także na ten czas. Proszę Państwa, rola pracownika ochrony jest kluczowa w budowaniu. Panie prezesie, prosimy o włączenie mikrofonu, bo wyłączył się panu mikrofon. Halo, nie wiem od którego. O, już słychać. Dobra. Teraz słychać. To może jeszcze raz. Żeby było wszystko słyszalne. Rola pracownika ochrony jest kluczowa. Jesteśmy na pierwszej linii. Każdy nas napotyka na wejściu do budynku, do obiektu. Dlatego bardzo istotne jest skonstruowanie takiego systemu ochrony, aby on był po prostu skuteczny. Od czego należy zacząć? Na pewno od właściwego doboru tych osób. Muszą to być osoby o określonych cechach, mieć umiejętności obserwacyjne, chęć tej obserwacji, ponieważ nie każdy się do tego po prostu nadaje, aby obserwować, aby wyłapywać pewne zdarzenia, zachowania. Dlatego muszą to być osoby odpowiednio dobrane. Takie osoby należy wyposażyć w odpowiednie narzędzia i mam tutaj na myśli systemy wspomagające ich pracę, systemy monitoringu wizyjnego, głównie systemy monitoringu wizyjnego. Pracowników ochrony nie mamy na tylu, aby wszystko mogli zobaczyć własnymi oczami bezpośrednio. No muszą korzystać z tych dodatkowych zabezpieczeń technicznych, systemy monitoringu, systemy sygnalizacji włamania i napadu, które będą informować o wejściu w niektóre strefy. To na pewno bardzo pomoże i ten system również musi być odpowiednio zaprojektowany. Bez tego niestety ta ochrona obiektu nie będzie skuteczna. Oczywiście takim narzędziem niezbędnym, zarówno na tym etapie prewencyjnym, jak i później na etapie reagowania, kiedy już dojdzie do znalezienia ładunku wybuchowego, nie daj Boże, do jakiejś eksplozji, odpowiednia łączność, ponieważ bez tej łączności bezprzewodowej, nie mam na myśli telefonów komórkowych, tylko dobre radiotelefony skutecznie działające na terenie obiektu, czyli nie tylko radiotelefony kupione gdzieś tam w sklepie czy od dostawcy, ale czasami trzeba zastosować systemy przemiennikowe, to musi być przetestowane, to po prostu musi skutecznie działać. Kolejnym elementem to jest odpowiednie wyszkolenie tych pracowników. No, byłoby zadowalające, aby jeden na zmianie, a najlepiej jakby wszyscy pracownicy ochrony w obiekcie użyteczności publicznej mieli przeszkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponieważ jeżeli już dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, no to oni są na pierwszej linii, oni są pierwsi na miejscu i podejmują te działania ratownicze. Tutaj, tak jak kolega mówił, no te pierwsze minuty są najważniejsze, więc jeżeli nie będą ci ludzie przeszkoleni, no to może dojść do bardzo poważnych konsekwencji. To zadam Ci pytanie od razu. To czemu nie jest tak, że my to mamy w standardzie? Czyli, że pracownik ochrony w standardzie ma KPP. Jakby w ogóle to nikogo nie dziwi. To jakby jest norma, bo jakby no, skoro jest pracownikiem ochrony, to powinien mieć KPP. To tak samo jak, nie wiem, powinien być sprawny fizycznie i tak dalej. Czemu to nie jest standard? Nie jest to standard, bo nie jest to nigdzie wymagane. Po pierwsze, żaden przepis o tym nie mówi. No, ja ubolewam trochę, że ustawa o ochronie osób imienia mówi o strzelaniu, mówi o używaniu pałek, a o tej pierwszej pomocy mówi, w zasadzie nic nie mówi, o tym, że musi być przeszkolenie i nic poza tym. Ja absolutnie się z tym nie zgadzam, bo częściej my używamy apteczek niż pałek, kajdanek i broni. A strzelanie jest obowiązkowe, tak? No to ile razy pracownik strzelał? No dobrze, Marcin, ale jeżeli nie jest obowiązkowe, używał bandaża czy maska. Powiem tak, znaczy, wiele rzeczy nie jest obowiązkowych, ale wiele rzeczy wprowadzamy, bo chcemy, nie wiem, być bardziej prestiżowi, zrobić jakość i tak dalej. To czemu to jakby z natury się nie zadzieje?
No czemu nie jest tak, że wy pomimo tego, że nie ma, nie wprowadzacie takiego standardu, nie robicie, że wszyscy pracownicy będą mieli KPP, bo warto to zrobić, nie wiem, izby się dogadują ze sobą i mówimy, dobra, wszyscy robimy to, bo co, klienci za to nie zapłacą, mówiąc wprost, tak? Może tak być? Klienci za to nie zapłacą, powiem brutalnie, bo nie widzą takiej potrzeby, bo nie widzą realnego zagrożenia. Przepraszam, powiem brutalnie, bo jeszcze nic nie wybuchło, bo nikomu nic się nie stało poważnego i nie widzą takiej potrzeby. Jeżeli się mówi klientom o tym, to ja o tym bardzo, ja mówię praktycznie na każdym spotkaniu przy składaniu oferty, no to tak trochę patrzą na mnie niekiedy jak na kosmitę. No. O czym ten pan mówi, proponując nam ofertę usługi ochrony? Przecież no jak, no gdzie dojdzie u nas do zamachu terrorystycznego, gdzie dojdzie do wybuchu bomby? Nie, no bez przesady. A poza tym niektórzy podchodzą do tego tak troszeczkę schematycznie. No jeżeli już dojdzie do wybuchu, to przyjadą odpowiednie służby i one się tym zajmą. Czyli tak naprawdę wszystko będzie załatwione. A waszą rolą jest tylko najlepiej oczywiście nie dopuścić do czegoś takiego. No niekiedy nie ma świadomości wśród odbiorców usług o tych zagrożeniach i to jest podstawowy problem, bo gdybyśmy byli w innym kraju, no to byłoby to coś oczywistego, że musi mieć pracownik ochrony przeszkolenie z KPP. Natomiast coraz więcej klientów, i to jest akurat bardzo pozytywny objaw, że jakby ma świadomość i zaczyna za to płacić. I to powiem całkiem dobrze. Uważa, my chcemy dobrą ochronę, my chcemy ochronę przeszkoloną z zakresu KPP, odpowiednio wyposażoną. Co więcej, bo jakby kolejne elementy to też procedury, w obiekcie muszą być procedury odpowiednie, oprócz tych procedur, oczywiście wdrożonych i przećwiczonych, bo to, że pracownik dostanie procedurę, zapoznaj się, tak? No dobrze, ale ją jeszcze trzeba odpowiednio zaimplementować i odpowiednio weryfikować, on musi ją po prostu znać. Musi mieć odpowiednie checklisty z zakresu rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego. Te checklisty muszą być ćwiczone, takie rozmowy muszą być przeprowadzane, rozmowy treningowe, tak? Czy to będzie szkolenie, czy to będzie forma ćwiczeń. Taki pracownik ochrony musi w obiekcie znać ten obiekt. On musi go kontrolować, te obchody nie mogą być na zasadzie, dobrze, są punkty rozstawione, ja muszę je obejść, dobra, odbębić, odklikać. To nie o to chodzi, to bo jeżeli tak będziemy do tego podchodzić, to faktycznie no, ktoś nas ubije. Ktoś do tego obiektu wejdzie i znając podejście pracowników ochrony, firmy ochrony do zabezpieczenia obiektu, no ten ładunek po prostu podłoży skutecznie. I ochrona tutaj absolutnie o tym nie będzie wiedziała. No bardzo takim elementem, no na pewno skutecznym, ale też no, wymagającym sporego zaangażowania sił, środków, są testy penetracyjne, czyli weryfikacja tych umiejętności. Czyli wchodzimy do budynku niepostrzeżenie, podkładamy niebezpieczny przedmiot, no i czekamy, kiedy ci pracownicy zareagują. Tak? Obserwujemy czas, obserwujemy zadania. Takie obiekty, co niektóre obiekty też to przeprowadzają, robią to zewnętrzne firmy. Oczywiście nie są pracownicy o tym informowani, absolutnie, ani firma nie jest informowana. No i na tym polega sprawdzenie umiejętności takiej agencji ochrony. Dlatego uważam, że te elementy na pewno będą budować odporność obiektu. Jeżeli oczywiście one będą konsekwentnie realizowane. No, samo postawienie pracownika, danie mu książki z procedurami, naucz się i wykonuj bez nadzoru, bez weryfikacji, bez ćwiczeń, bez tych testów penetracyjnych, no kiedyś się zemści. Kiedyś się zemści i do tej tragedii może dojść. A co do, wracając się do tych szkoleń z zakresu KPP. No ja myślę, że wprowadzenie tego w przepisach jest to wydaje mi się element konieczny w najbliższej przyszłości, żeby w niektórych kategoriach obiektów był to obowiązek. Jeden pracownik ochrony na zmianie w control roomie musi mieć przeszkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, plus oczywiście wyposażenie takiego stanowiska w odpowiedni sprzęt. Już nie wspomnę o tym, że każdy pracownik ma apteczkę osobistą, ma stażę, tak? Takie podstawowe elementy. I myślę, że tutaj wspólnie może moglibyśmy razem z Centrum Ratownictwa no wystąpić obecnie przy nowych, no, w nowym rozdaniu do odpowiednich instytucji, które na przykład takie rozporządzenie stworzą.
Jest to myślę pierwszy krok, bo jeżeli inicjatywa będzie oddolna, no to ktoś dostrzeże jednak tą potrzebę. No i żeby nie doszło do tworzenia przepisów na szybko po zdarzeniu, tylko przed. Tak sobie to wyobrażam. Myślę, że między innymi po to jest ta synergia naszych instytucji, żebyśmy tworzyli nową jakość i występowali, bo jeżeli spotkamy się za rok i znowu będziemy bidolić tutaj, że nie ma prawa, że nie ma rozporządzenia, że nie ma ustawy i my to nic nie zrobimy, no to generalnie ja tak nie lubię. Więc jeżeli jest wola wysyłania pisma, no to na następnych warsztatach pytamy ciebie, Marcin, czy już wysłaliście. Także w tą stronę... Ja mam inną propozycję. Myślę, że pismo to jest jakby pismo gdzieś tam może przepaść. Dobrym przykładem będą dwa najbliższe wydarzenia, czyli SafeTech i Securex, i po tych wydarzeniach możemy spokojnie udać się do odpowiednich instytucji i o tym porozmawiać. Oczywiście pismo będzie jakimś tam elementem dodatkowym, natomiast o tym trzeba po prostu porozmawiać, tym ludzi trzeba uświadomić, że taka potrzeba jest. Zacząć tworzenie regulacji. W ten kierunek pójdziemy na pewno. Zatem tutaj mamy obietnicę prezesa Polskiej Izby Ochrony, że tutaj bierze Maćka, prezesa, tutaj dyrektora, szefa wszystkich szefów z Centrum Ratownictwa. My się też to merytorycznie włączymy, zadziałamy i jak najbardziej trzeba tą inicjatywę dopilnować i być może okaże się, że za rok czy za dwa będziemy mieli efekt konkretny, bo nie sądzę, żeby to było szybciej. Oby nam się udało. Jest z nami Jakub Szyszka. Oczywiście Marcin, do ciebie zaraz wrócę. Jakubie, tutaj powiedziałeś nam o tej integracji, o tych możliwościach tychże systemów. Natomiast czy faktycznie jest tak, że każdy obiekt można podłączyć do tego PSIM-u, czy on musi, nie wiem, być na jakiejś wysokiej technologii, to muszą być, nie wiem, odpowiedniego producenta kamery, albo jak ma stare, to już nie za bardzo, czy nie wiem, jaki jest próg wejścia w ogóle w coś takiego, jeżeli możemy porozmawiać, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, że no, że za 1000 zł to się tego nie da zainstalować, nie? Dziękuję za to pytanie, ponieważ ono dotyka w zasadzie meritum. Pierwsza z obaw rozmówców, klientów jest taka, czy mnie na to stać, czy to jest w moim przypadku zasadne, czy ja nie przyinwestuję. Natomiast trochę konkluzja tych naszych rozmów, bezpieczeństwo, na bezpieczeństwie się nie powinno oszczędzać. Aczkolwiek paradoksalnie w przypadku stosowania PSIM-u można oszczędzać, bo może to, co powiem, będzie nie do końca popularne, ale przykłady z życia pokazują, że firmy ochroniarskie, które w te narzędzia PSIM-owe, w takie platformy jak nasza platforma WinGuard się idą, mówiąc kolokwialnie, czyli decydują się na inwestycje, to mogą na tym również oszczędzać, bardzo dobrze wspierając, że tak powiem, czynnik ludzki ochroniarzy. Natomiast trochę bardziej do meritum i odpowiedzi na pytanie. W zasadzie każdy, z tego względu, że można wybrać różne modele inwestycyjne. Można się podłączyć do usługi firmy ochroniarskiej, która taką platformą dysponuje, i wtedy korzystać z jej możliwości, nie posiadając jej do końca u siebie. A w drugą stronę, inwestując w przypadku dużego, rozległego zakładu produkcyjnego, tudzież wysokościowca, inwestując w swoje własne narzędzia i swoim własnym personelem ochrony, pracując, wyposażając go w takie narzędzia, można w tym jakby kierunku pójść, i to są jak gdyby dwa scenariusze ze względu na model inwestycyjny. Natomiast jeżeli chodzi o kompatybilność taką technologiczną, bo tego też dotyczyło, zakładam, pytanie, to tutaj też uspokajam, ponieważ platforma ma tyle możliwości, tyle różnych interfejsów, mówiąc językiem technicznym, że każdy, niezależnie od tego, jakim sprzętem dysponuje, jakąś drogę do tego, aby się do niej podłączyć i korzystać z jej możliwości, z pewnością znajdzie. Ona będzie miała swoje uwarunkowania, oczywiście nie będzie to zawsze pełna funkcjonalność i wszystkie możliwości, natomiast co do zasady taka droga zazwyczaj funkcjonuje.
Każdego, kto w to wątpi, zapraszam do kontaktu. Ja chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami z konkretnych wdrożeń, wyzwań, z jakimi się mierzyliśmy, więc to tak myślę, że odpowiadając na pytanie. Czyli reasumując, Jakub, każdy obiekt, szkoła, przedszkole i tak dalej jest jak najbardziej w stanie to zainstalować, a teraz pytanie o tą oszczędność, bo co, bo nie będziemy potrzebowali tylu pracowników ochrony fizycznej na przykład, na tym ta oszczędność polega? Czy o jakiej oszczędności mówisz, że zainstalujemy wasz produkt, a wy nam dopłacicie, czy to tak nie działa? Nie, oczywiście to nie generalizujmy, nie dotyczy to dosłownie każdego, bo to zależy na jakim, że tak powiem, etapie dbania o bezpieczeństwo i wyposażenia jest obiekt. Natomiast w sytuacji, w której już jakieś zalążki tych systemów na obiekcie typu przedszkole czy szkoła funkcjonują, to takim placówkom zakładam, że nie posiadają, bo tu też trzeba postawić jakąś tezę w odpowiedzi na to pytanie, zakładam, że nie posiadają swojego własnego personelu ochrony, który w jakiś sposób administruje tymi systemami, korzysta po prostu z ich możliwości, wtedy szukają firmy operującej, ochraniarskiej przykładowo, operującej na terenie tego miasta i do niej mogą się podłączyć. My mamy nawet przykłady takich realizacji, to żeby się posłużyć właśnie zobrazowaniem, gdzie placówka, która chciała zmodernizować swoje systemy bezpieczeństwa, podłączając się do platformy, do usługi PSIM, zrobiła to na odległość, czyli skorzystała z centrum wyposażonego w te narzędzia, które się lokalizuje w innej miejscowości, natomiast interwencja grupy była podpisana lokalnie, to znaczy centrum jest wyniesione, informuje grupę interwencyjną o tym, że miało miejsce jakieś zdarzenie, a wykryte to zostało za pomocą tychże narzędzi tej platformy i ta grupa już potem udaje się na obiekt w wyniku tak zdefiniowanego wezwania. Czyli tutaj też ważne, żeby powiedzieć, że usługa nie ma granic. Tak? Możemy ją świadczyć nawet, że tak powiem, na odległość nie tylko w kraju, ale też za granicą, bo mamy takie przypadki wdrożeń, gdzie firma ochroniarska obsługuje firmy zlokalizowane w Hiszpanii. No dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Jakubie, też wrócimy do ciebie. Tutaj jest pytanie do mnie i to nie jest pytanie, kiedy kończymy, więc ktoś uznał, że merytoryczne pytanie też można mi zadać. Gratuluję, dzięki. Chodzi o, czy w sieci można zrobić cichy alarm na monitorach komputerów, na przykład o napadzie w pomieszczeniu numer 103. Moim zdaniem super. To oczywiście my robimy, procedury też robimy na to, szczególnie w urzędach administracji publicznej, ze względu na to, że z reguły mają takie możliwości, funkcjonują, mają swoje zespoły IT, są w stanie to przekonfigurować, zrobić tak, żeby było dobrze i wtedy na monitorach pracujących pracowników, czy włączają w to jeszcze telefony komórkowe, pojawia się komunikat często z treścią i rozumiem, że też tego typu komunikaty i bardzo często też tak to robimy, włączamy do PSIM-ów, także to jesteśmy też w stanie połączyć w jeden system zarządzający, więc to jest wszystko bardzo skuteczne. Dlaczego? Dlatego, że nie musimy posługiwać się DSO czy jakimiś systemami, które wszyscy słyszą, a liderzy w danej organizacji czy faktycznie ich użytkownicy wiedzą już o zagrożeniu i są w stanie zarządzać bezpanikowym działaniem klientów i osób, które są gdzieś tam zgromadzone na przestrzeniach. Także ma to głęboki sens, bardzo dobre pytanie i jak najbardziej tak. Tutaj do Maćka wracam. Maćku, myślę, że to ta inicjatywa tutaj Marcina Prezesa o tym zainicjowaniu być może zmian legislacyjnych w kontekście KPP dla pracowników ochrony, trzeba rozważyć, czy wszystkich, pewnie nie na początek, ale kwalifikowanych, być może już tak, wydaje się to do zrobienia jednym rozporządzeniem tak naprawdę być może, więc pytanie, czy to uważasz, że taki trochę przymus legislacyjny może służyć generalnie bezpieczeństwu, czy raczej powinniśmy opierać się, budując, projektując bezpieczeństwo, raczej opierać się na dobrej woli i tak dalej. Ja szczerze, widząc co się dzieje i że zazwyczaj wygrywa cena i Marcin też to potwierdził,
i koszty i tak dalej. Ja jestem za obligiem, nie? Czyli jestem za twardymi zapisami. Jeżeli ktoś ma nas chronić, bo jest pracownikiem ochrony, to niech posiada to i to. Co o tym myślisz w kontekście właśnie kwalifikacji z zakresu udzielania pomocy? Dobra, to jakby zacząłeś temat, który jest bardzo ważny i bardzo szeroki, bo ten temat to jest, myślę, osobny webinar w ogóle, jeżeli chodzi w ogóle o przygotowanie edukacji, bo to musielibyśmy zacząć rozmawiać, kiedy się urodziłem i poszedłem do przedszkola, co się wydarzyło i dlaczego chcę się uczyć lub nie. Na 70 lat nie będziemy się cofać, Maciej. Dobra, dlatego idąc konkretnie do twojego pytania, jeżeli chodzi o pracowników ochrony fizycznej, pomijając w ogóle moim zdaniem dyskurs obecnej sytuacji geopolitycznej, tak, bezwarunkowo powinniśmy opisać zakres kompetencji z kilku bardzo ważnych powodów. Ja pomijam w ogóle to, co się dzieje w tej chwili za wschodnią granicą, co jest jakby oczywistym powodem, dla którego powinniśmy już dziś myśleć o tym, skąd weźmiemy ludzi, którzy mają wspierać system, który będzie na skraju wydolności, tak? Na skraju wydolności, bo ci bardziej zdolni i ci bardziej wyszkoleni pójdą rzeczywiście walczyć na przykład, a szpitale zostaną przesunięte bardziej z personelem na wschód, a my dalej potrzebujemy ludzi, którzy będą nam zabezpieczać społeczeństwo w tych podstawowych potrzebach, bo to, że ja będę miał konflikt zbrojny 1000 km stąd, nie zmienia faktu, że dalej będę miał ludzi, którzy chorują, którzy mają zawały, udary, cukrzycę, ktoś musi prowadzić karetki, ktoś musi prowadzić normalny cykl życia, obiegu szpitali, jednostek ochrony zdrowia. Więc grupa wyszkolonych ludzi, przygotowanych, opisanych ustawowo, których kompetencje są znane, których umiejętności są znane i wiemy, jak je weryfikować, to jest niesamowity zasób dla bezpieczeństwa nie tylko jakby całego ogólnego narodu, tak nazwijmy, ale bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, czyli jego stabilności w sytuacji kryzysu, bo pamiętajmy, że sektor ochrony zdrowia, jego niestabilność wpłynie w radykalny sposób na całe bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Więc tak, jeżeli dziś miałbym odpowiedzieć na to pytanie, bardzo bym chciał, żeby pracownicy ochrony mieli opisane kompetencje, bo są osobami, które w dużym stopniu odpowiadają za bezpieczeństwo, przepraszam, w dużym, przede wszystkim odpowiadają za bezpieczeństwo obiektów, ale w dużym stopniu odpowiadają za bezpieczeństwo również szeroko pojęte, bo bardzo często to ochroniarz zwraca uwagę, przepraszam, że idę trywialnie do podłogi, ale to mnie też interesuje, do tego, nie wiem, żeby dziecku, żeby nie biegało w jakimś obiekcie, czyli jakby budujemy tą świadomość społeczną. Jeżeli są to ludzie świadomi, jeżeli są to ludzie społecznie odpowiedzialni, to powinniśmy im dać szerokie kompetencje, jeżeli chodzi o tą pierwszą pomoc, powiedzieć im, ok, oprócz tego, że chronisz, masz mieć umiejętności wspomagania na poziomie KPP, czyli my nie robimy z niego medyka, żeby to było jasne. On ma być człowiekiem, który się pewnie czuje w udzielaniu tych świadczeń zdrowotnych do poziomu defibrylacji, uciskania klatki, tamowania krwotoków i organizowania przede wszystkim akcji ratunkowej. Bo pamiętajmy, już kończę, żeby nie zgadać czasu, że kwalifikowana pierwsza pomoc jako ustawowo opisany kurs to przede wszystkim też kurs, my to nazywamy kursem liderów. Czyli to jest szkolenie, które tworzy grupę, tworzy zespół, daje ideę, podpowiada rozwiązania. Bo pewnym jest, że w 66 godzin ja nie przerobię wszystkich aspektów udzielania pierwszej pomocy na świecie, to jest niemożliwe. My natomiast chcemy u ludzi, którzy kończą to szkolenie, kreować pewną postawę. Postawę świadomości tego, że mając te kompetencje i wiedzę, może stać się liderem w danym momencie, przejąć inicjatywę, poprowadzić resztę społeczeństwa, innych ludzi i przeprowadzić ich bezpiecznie do momentu przybycia tych zawodowych, zaawansowanych służb ratunkowych. Mhm. Bardzo dobra odpowiedź i jeszcze w miarę krótka, ale Maćku, ja jeszcze mam jedno pytanie do ciebie, bo mi się rodzi taka wątpliwość, też przechodziłem u was kurs KPP i praktycznie działamy w zasadzie co chwila w różnych tam wymiarach szkoleniowych też i pytanie mam do ciebie, czy uznajemy, że, bo teraz jeżeli stworzymy taki oblik, czyli wszyscy pracownicy kwalifikowani mają być KPP, to teraz okaże się, że część z nich może się naturalnie do tego nie nadawać. Mogą być rewelacyjnymi pracownikami ochrony, ale nie są w stanie na poziomie KPP udzielać pomocy. I myślę, że możemy też zrobić krzywdę takim zapisem rzeszy pracowników ochrony, ponieważ niekoniecznie oni mogą być dalej kwalifikowanymi. No właśnie w mojej ocenie to może być pewna trudność włączenia w tego jako oblik. Myślę mimo wszystko, że jednak będzie łatwiej budować świadomość i świadomość u zamawiających, którzy po prostu ten wymóg wpisują sobie w OPZ i tyle. Wiesz co, to ja przepraszam, bo ja w takim razie waszej branży tak doskonale nie znam. Musisz też pamiętać, że ja jestem człowiekiem z sektora ochrony zdrowia, przede wszystkim bezpieczeństwa, bardziej szeroko pojętego ratownictwo, medycyna.
Znaczy, ja nie wiem, czy są stopnie, prawdopodobnie tutaj pan prezes albo... Kwalifikowany i niekwalifikowany. I stopnie zaawansowania. Jasne, że jeżeli mamy pracownika monitoringu, tak, ja to rozumiem, że to jest też pracownik ochrony, który ma doskonałe zdolności pracy w środowisku IT, który jest genialnym obserwatorem, potrafi naraz prowadzić kilka zdarzeń online i nadzoruje całą sieć monitoringu do połowy miasta i robi to biegle, no to ja nie oczekuję, że on nagle będzie komandosem i będzie biegał po ulicy i ratował ludzi. Bardziej chodzi mi o to, że dla mnie pracownik ochrony to ten, który pracuje z ludźmi. Przepraszam, musicie mi też wybaczyć, ja bym nie chciał tu nikogo pracującego w ochronie urazić. Czyli jeżeli mam pracownika, który pracuje na ulicy na co dzień, jest tą ochroną, która wykonuje, czyli spotyka się z ludźmi, czyli ma zdolności interpersonalne, spotyka się z nimi z reguły w moim mniemaniu w dobrych warunkach, czyli dzień dobry, cześć, co tam słychać, zarządza obiektem bądź prowadzi recepcję obiektu, czyli to są ludzie, od których oczekujemy zdolności interpersonalnych, czyli komunikacji w stopniu podstawowym, a nawet nie podstawowym, tylko zaawansowanym, bo muszą umieć rozmawiać, nawiązać kontakt. Doskonale też wiemy, że im lepiej ten kontakt nawiązują, tym prawdopodobnie lepiej mają rozpracowane, nazwijmy to sobie, środowisko swojej pracy, czyli wiedzą, kto kim jest. Więc ja myślę, że dla nich to szkolenie nie jest żadnym problemem. Natomiast jasne, no oczywiście, że wy wiecie lepiej, że są być może ludzie, którzy mają tak wąską specjalizację w waszej branży, że poddawanie ich procesowi szkolenia z KPP nie jest dla nich idealnym rozwiązaniem. Mnie bardziej interesuje, żeby ludzie, którzy są na ulicy i bezpośrednio przy społeczeństwie, mieli wiedzę z kwalifikowanej pierwszej pomocy, jeżeli możemy tego oczekiwać na pewnym poziomie, nie wiem, od grupy początkowo, nazwijmy to liderzy, nazwijmy ich szefami, czyli ci, którzy rzeczywiście mają realny wpływ na to bezpieczeństwo, ale powtarzam, chciałbym, żeby to byli ludzie, którzy pracują na ulicy, czyli żeby to nie byli ludzie, którzy są za biurkiem. Ta wiedza jest potrzebna przy ludziach, przy pacjentach, czy patrole interwencyjne na początek, nie wiem, opisać sobie. Maćku, jakby rozumiemy ideę, niestety tutaj pracownicy ochrony są dzieleni ustawowo na tych kwalifikowanych, wpisanych na listę, prowadzone przez KWP i tak dalej, i na tych, którzy na tych listach nie są, i to jest jakby koniec. Niestety ustawowo nie ma tego podziału, tak jak ty mówisz, na te role. Wiem tutaj, że Marcin, chcesz zabrać głos w tym obszarze. Jak ty uważasz z perspektywy twoich doświadczeń, czy takie właśnie taki wymóg ratowania życia na poziomie KPP mógłby być ze szkodą, no nawet dla jednego pracownika ochrony, to już byśmy mieli problem. Kwalifikowanego. Moim zdaniem szkolenie z zakresu KPP powinno być specjalizacją, czyli nie powinno być obowiązkowe dla pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, czyli jest to jakby dodatkowa umiejętność, specjalizacja, z wyjątkiem pracowników kwalifikowanych z dopuszczeniem do posiadania broni. Moim zdaniem ci, co mają broń, powinni mieć obowiązkowo przeszkolenie z KPP. No, przy użyciu tej broni czy jednak konsekwencje, no, tej pomocy trzeba udzielić i ta pomoc powinna być na poziomie wyższym. Czyli tutaj obligo, natomiast w przypadku pracowników kwalifikowanych i niekwalifikowanych dodatkowa specjalizacja. Natomiast jestem bezwzględnie za tym, aby wprowadzić obowiązek przy niektórych kategoriach obiektu czy niektórych kategoriach pełnienia służby typu grupa interwencyjna, wówczas o posiadaniu tej specjalizacji z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla pracowników w grupach interwencyjnych, dla pracowników ochrony, określona liczba na dany obiekt, na daną powierzchnię, w przypadku obiektu użyteczności publicznej, i takie wymogi się pojawiają już obecnie. Zamawiający wpisują to w dokumentację chociażby przetargową, czyli jeden pracownik na zmianie musi mieć przeszkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Niektóre obiekty już takie coś wdrożyły. Także obowiązek w przypadku kategorii obiektu, ale jest to jako dodatkowa specjalizacja. Ale co to spowoduje? Pracownicy ochrony, którzy będą takie umiejętności, takie szkolenie posiadać, to też są pracownicy, którzy jakby świadomie się na to zdecydują. Czyli to też jest troszeczkę inna grupa osób, która chce się szkolić, która chce te umiejętności podnosić, więc z automatu będziemy mieli taką naturalną selekcję. Będą to inne osoby, osoby, które jednak to szkolenie świadomie ukończyły, no muszą mieć jakieś zainteresowanie. Na siłę nikt na to szkolenie nie zaciągnie. Jakby chcieli wykonywać prostą pracę, nieskomplikowaną, to zmienią zawód po prostu, nie pójdą do ochrony. Dlatego też będziemy w jakiś sposób mieli inny jakby poziom tego, inny poziom tych pracowników. Ja tutaj jeszcze się, jeśli dosłownie chwilę odniosę się do czatu, ponieważ cały czas jest mowa i to nie jest jedną pierwszy... Jedną minutę mamy, jedna minuta, proszę. Jest to,
bo chciałem rozwiać to, czy rozwiać, spróbować zacząć rozwiewać te wątpliwości i ten schemat pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. Proszę Państwa, my tego nie rozwiążemy, tego problemu. Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności są i będą. Ten problem, czy to jest problem, dla niektórych problem, dla niektórych nie jest to problem, on zawsze będzie. Ja bym z tym w ogóle nie walczył. Pracownik z niepełnosprawnością orzeczoną, a z widoczną to też są dwie różne kategorie, ponieważ można mieć orzeczoną niepełnosprawność, a być bardzo sprawnym, bo ma się jakąś tam dysfunkcję zupełnie nie wpływającą na sprawy, na wykonywanie tych czynności, a można faktycznie, mieć dysfunkcję, być bez nogi i wykonywać patrole, bo takie patologie też się w ochronie zdarzają, z czym się absolutnie zgadzamy i walczymy. Natomiast my nie będziemy absolutnie, niech to jakby umrze śmiercią naturalną. My robimy swoje, my starajmy się podnosić jakość tej ochrony, ale nie walczmy z tym, żeby wyeliminować w przepisach, żeby nie było pracownika ochrony z niepełnosprawności. I on to w ogóle oddzieli. My robimy swoje, my spróbujmy zwiększyć poziom tej wyszkolenia pracowników ochrony, spróbować doprowadzić do zmian w przepisach i ja bym się na tym skupił. A tamten temat po prostu odłożył na bok. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć ochronę patologiczną, to po prostu ją będzie miał. I tu takie są prawa rynku. Natomiast w pewnym momencie przestanie być to modne, przestanie być to popularne. Marcinie, także przeproszę Ciebie. Jakub, jeszcze ostatnie pytanie do Ciebie, tak zamykając już naszą debatę. Powiedz nam te rozwiązania, które Wy proponujecie, ten PSIM i tak dalej. Jaki to jest czas? Jak to szybko się zadzieje? Zamawiamy taką usługę, przyjeżdżacie, sprawdzacie, to jest rząd wielkości, nie wiem, 2 tygodni, miesiąca, roku. Powiedzmy już jesteśmy po przetargach, po wszystkim robimy, nie? I ja, oczywiście to zależy od wielkości obiektu, ale weźmy taki obiekt, powiedzmy, nie wiem, ze 100 kamer, powierzchnia jakaś tam i działamy, no, mniej więcej. Jeśli się mam odnieść do tego konkretnego przypadku, bo chyba tak będzie najprościej, najbardziej klarownie dla słuchaczy, to kwestia jest przede wszystkim też etapu, na którym się znajdujemy w tym obiekcie, ponieważ albo mamy sytuację zastaną, gdzie obiekt już funkcjonuje, ma te kamery i robimy tylko pewną adaptację do wdrożenia, która ma na celu przejęcie konkretnych sygnałów z kamer w konkretnym celu, czyli realizację naszego scenariusza ochrony z wykorzystaniem platformy PSIM i operatora tego systemu. No albo jesteśmy na etapie takim, gdzie my musimy chwilkę poczekać, bo przykładowo trwa wdrożenie tego systemu i czekamy na swoją kolej, no wtedy mówimy raczej o miesiącach. W sytuacji, kiedy wchodzimy na gotowy obiekt i wszystko jest już jasne, że tak powiem, dogadane, kolokwialnie mówiąc, ustalone, mamy konkretny, zaplanowany scenariusz działania, to wtedy są to tygodnie maksymalnie. Super. Słuchajcie, zanim przejdziemy do naszego ostatniego modułu, bo czeka nas jeszcze taki 5-minutowy ostatni moduł, taki kończący całość, to ja chciałbym podziękować naszym ekspertom, naszym prelegentom, naszym gościom, czyli bardzo dziękuję tutaj Jakub Szyszka, CC Partners, wiedza, doświadczenie Marka, także dziękujemy za ten content. Maciek Solski, Centrum Ratownictwa, czyli udzielanie pierwszej pomocy, KPP, kursy i SafeTech. Dziękujemy bardzo. No i prezes Marcin Pyclik, Polska Izba Ochrony, czyli znowu jakość, merytoryka i branża ochrony. Dziękujemy Wam, że znaleźliście ten czas, że podzieliliście się z nami swoją wiedzą. Do uczestników piszcie na czacie pytania. Jeszcze przez 10 minut jesteśmy, więc tutaj nasi eksperci na czacie będą odpowiadać. Ja przechodzę w takim razie już do ostatniego modułu, także dziękuję Wam bardzo i przechodzimy do modułu, który zaplanowałem dla Was na koniec, czyli do podsumowania i do opowiedzenia o tematach, no, które nas czekają za chwilę. Słuchajcie, bardzo ważna część warsztatu, chciałbym, żebyście jeszcze te 5-10 minut zostali ze mną, ponieważ tutaj powiemy przede wszystkim i podsumujemy to, co się wydarzyło. Kilka zaproszeń, powiem o certyfikatach i o formule ich wysyłania na sam koniec. No i się uroczyście pożegnamy i napiszemy w komentarzach, co dobrego, co złego i w którym kierunku iść w kolejnym wydarzeniu. Także słuchajcie,
idziemy w tą stronę. Podsumowując, spotykamy się 19-20 marca na SafeTechu. Powiedzieliśmy dużo o tym wydarzeniu. Pierwsza pomoc, TC3, reagowanie na zamachy, formuła warsztatowa w Paprotni koło Warszawy z bankietem i tak dalej, i tak dalej. Link macie, jeżeli ktoś czuje, że to jest wydarzenie dla niego, to jak najbardziej. Jeżeli kogoś interesuje tematyka, problematyka zamachów bombowych, masowych zabójców, jak reagować, studium przypadku, budowanie dobrych praktyk, dowiedzenie się więcej o tym, co dzisiaj rozmawialiśmy, między innymi też spotkanie z autorami książek takimi jak ta, to zapraszam Was na Kongres Antyterrorystyczny, drugi międzynarodowy kongres, kapitalni przedstawiciele i NATO, i Wielkiej Brytanii, i USA, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w tłumaczeniach symultanicznych. Dwa dni, 9-10 kwietnia. Mocno Was też zapraszam. W kwietniu z kolei, jeżeli Waszym tematem są zabezpieczenia techniczne, 23-25 kwietnia przyjeżdżajcie na konferencję Securex, na targi zabezpieczeń technicznych. My też tam będziemy jako Safety Project, Centrum Ratownictwa, Polska Izba Ochrony, Polska Izba Systemów Alarmowych. Zrobimy dla Was konferencję, będą debaty, będzie praktyka, będzie reagowanie na zamachy, będzie pierwsza pomoc, więc mocno, mocno zachęcam. Tutaj to wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników konferencji. Można też zostać prelegentem. Zapraszam Was też w maju na to prestiżowe wydarzenie środowiska ludzi bezpieczeństwa. Zapraszamy wszystkich, od zarządzających bezpieczeństwem po projektantów, właścicieli, administratorów, inwestorów. Dużo praktyki, 10 bardzo prestiżowych i kontentowych wystąpień, które zabierzecie do domu, bo tam będzie konkretna wiedza. To będzie w najwyższym stopniu kontentowy event. Ostatni element, jeżeli potrzebujecie przerozmawiać jakiś wątek, który dzisiaj był poruszony, albo z nami, z naszymi konsultantami Safety Project, albo z CC Partners, albo z Polską Izbą Ochrony, albo z Centrum Ratownictwa, piszcie do nas na bezpłatne konsultacje, umówimy Was z konsultantem i na pewno Wam pomożemy. Niekoniecznie musimy robić coś razem, ale na pewno Wam pomożemy, ukierunkujemy Wasze działanie, bo założyliśmy, że tak, my jako Safety Project działamy. Jeśli chodzi o certyfikaty, to certyfikaty zostaną Wam automatycznie wysłane poprzez naszą platformę, którą wybraliśmy, wykupiliśmy dla Was. Mam wrażenie, że ta platforma zadziałała dużo lepiej niż ta poprzednia. Będziemy się tego trzymali, będziemy wykupywali dla Was ten abonament. Z automatu powinniście otrzymać certyfikat. Jeżeli byłyby jakieś problemy, bierzemy oczywiście winę na siebie, ale piszcie, uzupełnimy i tak dalej, bo wiem, że to jest dla Was ważne. Dziękuję Wam bardzo. Byliście jak zawsze bardzo, bardzo merytoryczni, interaktywni, wspaniali. Zatem bardzo, bardzo dziękujemy. To była dla mnie, dla nas wielka, wielka przyjemność. Dziękuję z tej strony zespołowi Safety Project, czyli Marcinowi, Pauli, Damianowi, Wiktorii i kilku jeszcze innym osobom, które tutaj funkcjonują zza monitorów i pilnują, żeby tutaj się nam wszystko powiodło. Dziękujemy naszym wspaniałym prelegentom, firmom, instytucjom, które wspierały nas przy tym wydarzeniu. Włożyliśmy to dużo serca. Mam nadzieję, że przyjmujecie ten content. Piszcie w komentarzach, jak było i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia.